To jest ważne, że gdy pan pyta, czy chce pan, pani znać moje zdanie, to jednocześnie jest w tym komunikat, jest ważne dla mnie, co ty myślisz, albo że jesteś współautorem naszej rozmowy. Jak ten ktoś ma poczucie, że jest współautorem, czy współodpowiedzialny jest za dalszy ciąg rozmowy, no to mu przybywa poczucia bezpieczeństwa. To mam na myśli, mówiąc o teoriach samoobsługowych, że jeżeli ktoś ma w sobie jakieś głębokie przekonanie, to on znajdzie w rzeczywistości potwierdzenie do tego przekonania. W terapii jest te milczenia, o którym pan powiedział, one są bardzo dozwolone. Bardzo dozwolone w takim sensie, że one często są bogate w treść. I terapeuta, który będzie natarczywy, który będzie po 2 sekundach pytał, czemu milczysz, czy czemu pani milczy, albo czemu pan milczy, no to wówczas to milczenie się wzmoże. Ale chodzi generalnie o to, że warto mieć w sobie znaki zapytania. Bo jak ja będę bez znaków zapytania, z samymi takimi, nazwijmy to w skrócie, wykrzyknikami, to jest niebezpieczeństwo, że ani nie będę dostrzegał złożoności świata, ani nie będę pogłębiał rozumienia siebie samego. Siemanko, wracamy do was z kolejnym dealem od Cambly. Ostatnio zauważyłem, że nawet memy po angielsku są lepsze, jest ich dużo więcej, jakby ktoś dalej miał wątpliwości odnośnie tego, czy warto się uczyć. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które mówią w języku angielskim od dziecka. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. Cambly ma również ofertę dla przedsiębiorców, więc można pracować nad angielskim całym teamem. Kod zniżkowy znajdziecie w opisie podcastu. Każdy dostaje 15 darmowych minut na przetestowanie Cambly. Zniżka działa dla pierwszych 100 zdecydowanych osób, więc pośpieszcie się. Zniżki działają zarówno dla planów grupowych i indywidualnych. Dla osób słuchających www.cambly.com. Polecam, uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Pan Bogdan De Barbaro. Cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powie pan ludziom, czym się pan zajmuje. Ja jestem psychiatrą i psychoterapeutą. Zajmuję się także terapią rodzin, terapią par. To jeżeli chodzi o mój zawód. Pan pyta o zawód czy o w ogóle życie? Zawód i życie. Jak pan się chce opisać, to jest już okay. Dla pana. No więc zajmuję się jeszcze tym, że jestem ojcem, jestem bratem, jestem dziadkiem, jestem mężem. Takie są moje życiowe role. W porządku. Ja bym chciał wrócić w takim razie do rozmowy, którą mieliśmy jeszcze przed podcastem, odnośnie tego, czy wszystko, co w nas się dzieje, wywodzi się rzeczywiście z dzieciństwa, czy są jakieś cechy, które nabieramy, na przykład jak mamy 10 lat albo 15 lat i te cechy nie do końca wywodzą się właśnie z jakichś takich problemów z dzieciństwa. I to, do czego się odnoszę, to jakby często jak się idzie do terapeuty, no to mówi się o jakimś problemie i ten terapeuta mówi, okej, okay, to w takim razie musimy porozmawiać o dzieciństwie, bo to pewnie się wywodzi z dzieciństwa. Natomiast czy wszystkie zachowania na pewno wywodzą się z dzieciństwa, czy niektóre się nabywa gdzieś tam po drodze w życiu i bardzo łatwo się je zmienia i nie trzeba się tam wkopywać w dzieciństwo, żeby znaleźć powody? No, bałbym się tak precyzyjnie algorytmizować, co się z czego wywodzi. Bo najpierw można powiedzieć, że jest coś takiego jak wyposażenie genetyczne. Potem są pierwsze lata życia, które jakoś formują człowieka. Tam będzie istotna, kluczowa wręcz wielu uważa więź, jaka zostaje nawiązana między tym dzieckiem a opiekunem. Potem są wydarzenia życiowe i to wszystko jest w sprzężeniach zwrotnych, więc to nie da się tak powiedzieć, jedno z drugiego bezpośrednio wynika. Raczej widzę, że to jako takie sploty i połączenia. No, terapeuci z natury rzeczy zastanawiają się, czy zapraszają swojego pacjenta czy klienta do namysłu nad tym, co się działo wcześniej, bo co do tego chyba nie ma wątpliwości, że nasze dziś zależy od naszego wczoraj. Niektórzy jeszcze dodają, że nasze dziś zależy od tego, co jutro. Ale wstępnie można by tak powiedzieć, że to są sploty różnych okoliczności i to, co my w gabinecie terapeutycznym robimy, to pewien rodzaj takiego
porządkowania, czy właściwie próba porządkowania czegoś, co jest w gruncie rzeczy bardzo złożone, skomplikowane, niejednoznaczne i rzeczą terapeuty i pacjenta jest poszukiwanie jakiegoś obrazu czy jakiegoś wyjaśnienia, ale jest tam wiele zagadek. To, nad czym się zastanawiam, to nie wiem, czy podam dobry przykład, ale weźmy na przykład, że jest mężczyzna i kobieta w związku. I teraz załóżmy, mężczyzna wobec kobiety jest nieufny. Czy jeśli taka sytuacja się wydarza, to czy to na pewno wynika, na pewno można się doszukiwać jakichś problemów gdzieś tam w dzieciństwie, w relacji pomiędzy rodzicami? Czy może ten mężczyzna nauczył się tej reakcji właśnie gdzieś ze swojego środowiska? Jakaś osoba go inspirowała, stwierdził, że z tej osoby warto brać przykład i wyrobię sobie takie zachowanie, które później okazało się błędne. Natomiast czy jest szansa, że to się po prostu wydarzyło bardzo niedawno, a nie, że niekoniecznie bardzo daleko w dzieciństwie? Ja bym powiedział, obie możliwości wchodzą w grę, przy czym ta sytuacja, w której ten mężczyzna już w dorosłym życiu zauważył, albo szedł związek, który go nasycał nieufnością, że to może mieć swoje prapoczątki w tym, co się działo między jego rodzicami, bo on na przykład dostrzegłszy napięcie między rodzicami, wszedł w ten związek poprzedni już z nieufnością, no a potem pojawia się coś, co my możemy nazwać teorią samoobsługową, czy samospełniającą się przepowiednią. No bo wyobraźmy sobie, że dwie osoby sobie nie ufają, albo jedna nieufna, a druga jest ufna, to ta ufna przestaje być ufna, skoro ma do czynienia z kimś, kto jest nieufny. No i to jest to, co można by określić właśnie jako sprzężenie zwrotne. W terapii par właśnie zajmujemy się badaniem, czy zapraszamy parę do badania, co sprawia, że jest tak, jak jest. No i wtedy właśnie bardzo często tam w tle pojawiają się rodzice tych osób. Też sobie teraz myślę, że jeśli taka młoda osoba byłaby zainspirowana zachowaniem kogoś, jakaś osoba zachowałaby się w jakiś sposób i jeśli ta młoda osoba uważa to za fajne zachowanie, to samo to, że uważa to za fajne zachowanie, może mieć korzenie już w dzieciństwie, że jest jakby ma predyspozycję do tego, żeby postrzegać pewne zachowania jako atrakcyjne. A co pan ma na myśli fajne, atrakcyjne? Myślę o jakichś zachowaniach właśnie nieufnych. Podałem taki przykład, więc myślę, że możemy się tego trzymać. Aha, bo jak pan powiedział fajne, to mnie nie skojarzyło się z nieufnością, raczej mi się skojarzyło z otwartością, pogodą ducha i zaciekawieniem drugą osobą. Czyli pan, rozumiem, miał na myśli fajne, czyli takie, które ktoś ma, nazwijmy to we krwi, tak? Czyli takie swoje zwyczajne. Nazwałem, że ta osoba postrzega to jako fajne, dlatego, bo ma już błędne wzorce z dzieciństwa i dlatego postrzega nieufność jako coś fajnego. Więc to jest tylko z perspektywy teraz tej rozumiałem, osoby. Teraz rozumiałem. No więc wtedy on będzie wchodził z tym swoim, tak jak pan to nazwał, fajnym, albo w swoim przeżyciu fajnym, no ale jeżeli będzie tak się zachowywał, no to to wywoła u drugiego coś, co może potwierdzić ową tezę o nieufności, że nie ma komu ufać. No bo wyobraźmy sobie, że my rozmawiamy. Weźmy to przykład naszej rozmowy. I ja panu nie ufam, no to wtedy pan się do mnie uśmiecha i teraz jeżeli ja bym panu ufał, to pana uśmiech potraktuję jako część do bliskiego nawiązania życzliwego kontaktu. Ale jeżeli ja panu nie ufam, to pana uśmiech mi wzmocni podejrzliwość. Aha, dlaczego uśmiecha się do mnie. Uśmiecha? Co on kombinuje? Najlepszy dowód, że i tak dalej. Więc w tym sensie to mam na myśli, mówiąc o teoriach samoobsługowych, że jeżeli ktoś ma w sobie jakieś głębokie przekonanie, to on znajdzie w rzeczywistości potwierdzenie do tego przekonania. Czy da się w takim razie jakoś łatwo rozdzielić takie zachowania, które się ma? Czy że dane zachowanie wynika najprawdopodobniej z dzieciństwa, a dane zachowanie jest dużo płytsze i dużo łatwiej rozwiązać? Czy to jest ciężkie do rozgraniczenia dla osoby? Ja bym nie szedł tędy. Ja bym chyba w ogóle namawiał każdego, jeżeli tak można uogólniać, do tego, żeby przyglądał się sobie. Nie tak bezgranicznie i bez końca, bo trzeba także żyć, ale żeby miał coś, co czasami określamy jako autorefleksję czy metaspojrzenie. Różnie możemy. Czasami? No czasami, bo jakby tak bez przerwy, jakbym cały czas się na przykład teraz sobie przyglądał, no to nie mógłbym reagować na to, co się między nami dzieje i nie mógłbym
ujawniać czy eksportować tego, co się dzieje w moim umyśle. No tak ktoś, tak jak się czasami przekornie mówi o osobach narcystycznych, że są sobie zakochani z wzajemnością. Mhm. No to byłoby niebezpieczne. Ale tak, żeby rzucić okiem na to, co się dzieje, czy w nim samym, czy tak jak my rozmawiamy, co się dzieje w naszej rozmowie, to może mieć sens. Jak słuchałem sobie jednego podcastu z panem, to opowiadał pan o człowieku, który ma przekonanie, że jestem do niczego, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Więc jest sobie człowiek, który ma przekonanie, jestem do niczego. Jeszcze na razie nie wchodzimy, skąd to przekonanie się w takiej osobie wzięło. Natomiast to, co było ciekawe, to powiedział pan, że ta osoba, która ma takie przekonanie, będzie funkcjonowała w ten sposób, że nawet pomimo tego, że być może życie układa się bardzo dobrze, to ta osoba, tak jak wcześniej mm-hmm. właśnie dzisiaj powiedział, będzie dostrzegała tylko te negatywne aspekty po to, żeby potwierdzić to swoje przekonanie na temat samego siebie. Mm-hmm. I zastanawiałem się, czy jest są jakieś, jeśli załóżmy, że ktoś jest taką osobą, jak można rozpoznać to, że jest się taką osobą? No, po pierwsze chyba, jeżeli to by była osoba, która sama ma sobie to rozpoznać, mm-hmm. to musiałaby wstępnie dać sobie znak zapytania do tego. Czy chcesz sprawdzić, że zaiste jesteś do niczego? No, bo jeżeli nie chcesz sprawdzać tego, no to adieu, no to załatwiona sprawa. Ale warto sprawdzać choćby dlatego, że ta wersja jest bolesna. Ktoś, kto uważa, że jest do niczego, no to w jakimś sensie cierpi osobiście i społecznie. No więc wyobraźmy sobie, że to jest osoba, która chce sama ze sobą sprawdzić, że jest do niczego. To ja bym jej powiedział, to zrób tak, żebyś zaglądnął w swój życiorys na przykład ostatnich 3 miesięcy i znajdź tam 5 przykładów, że byłeś bardzo dobry. A dla ułatwienia dodajmy, że niemożliwe, żebyś nie znalazł. Albo niemożliwe, żeby takich sytuacji nie było, żeby ci one nie zdarzyły. No jak on się namyśli, to zaiste na pewno coś takiego dobrego sobie znajdzie. Okej, ale to jest dosyć podejrzana teoria, bo teraz jeśli ktoś myśli o sobie, że jest do niczego, to jest duże prawdopodobieństwo, że postrzega innych również, że oni są do niczego. A, to jest następna sprawa. I teraz jeśli każda osoba może sobie znaleźć 5 rzeczy, które były pozytywne, to w gruncie rzeczy wszyscy dalej mogą być do niczego i to nie zmienia tego postrzegania. No, to jest taka wersja, którą u Erika Berna określa się jako wersję ja jestem nie okej i ty jesteś nie okej. Mhm. I to jest wersja, no nie ma co ukrywać, no bolesna obustronnie i taka, powiedziałbym, destruktywna. Mhm. Czyli znowu to, co można by zrobić, to zakwestionować tę wersję, a potem znaleźć przykłady wyjątków. Gdyby szukać jakiejś teorii, która ten wątek bada, to jest teoria narracyjna, czyli taka, która mówi, że my żyjemy w jakichś opowieściach, jakichś autonarracjach czy narracjach na temat świata. I teraz jest pytanie, czy to, jakie w nas trwają opowieści, jesteśmy gotowi zakwestionować, sprawdzić, co one nam robią, albo też kiedy powstają, czy to jest teoria taka, która jest niewątpliwa. Wie pan, w takim motcie Czesława Miłosza Zniewolony umysł, tam jest taka opowieść, krótka taka przypowieść, tak zwana przypowieść starego Żyda, gdzie on mówi, jak różnimy się tam 60 do 40, to jest okej, 75 do 25 okej, ale jak uważam, że masz 100% rację, no to uciekaj. Mhm. A to streszczam niezgrabnie, ale chodzi generalnie o to, że warto mieć w sobie znaki zapytania. Bo jak ja będę bez znaków zapytania, z samymi takimi, nazwijmy to w skrócie, wykrzyknikami, to jest niebezpieczeństwo, że ani nie będę dostrzegał złożoności świata, ani nie będę pogłębiał rozumienia siebie samego, ani nie będę dysponował energią do własnego rozwoju. No, nie opłaca się. I to można fajnie odnieść i do rozumienia świata, i do rozumienia siebie, że jeśli mam się przekonanie na temat samego siebie, że jestem do niczego, to jest w gruncie rzeczy taki wykrzyknik właśnie, których nie powinno się mieć i zawsze powinny być te znaki zapytania, które jakby rozbijają delikatnie tą teorię. Właśnie, tak. Z czego z pana doświadczenia wynika, że ludzie mogą mieć takie przekonania na temat siebie? No, to jest jednak wczesne dzieciństwo. Nie znam, to nie poradzę. To znaczy,
Tak, spróbujmy to sformułować pozytywnie. Ten, kto jest rodzicem czy opiekunem, kto ma do czynienia z tymi, których, nazwijmy to, wychowuje. Chociaż to słowo nie jest takie źródłosłowowo najtrawniejsze. No to ten powinien zadbać o warunki dobrego rozwoju tego młodego człowieka. Nawet jak ten człowiek ma 3 tygodnie, albo jak ten człowiek ma... Czyli mówimy o tak wczesnych. Tak, tak. 3 tygodnie. Tak, tak. Mhm. Akurat powiedziałem 3 tygodnie, bo tyle ma mój 3. wnuk. Okay. I dlatego jak patrzę, jak jego rodzice się nim opiekują, to mnie to wzrusza i bardzo się podoba, bo jest tam dużo czułości, tam jest dużo właśnie dotyku, głasku. Tam jest coś, co później będzie nazywane więzią bezpieczną. Że jest dawana miłość i ta miłość jest na tyle karmiąca, że temu młodemu człowiekowi będzie przybywać takiego zaciekawienia światem. Zaciekawienia światem, sobą i takiego pozytywnego nastawienia i bezpiecznego nastawienia. Bezpiecznego, do tego. Tak. Mhm. I gdyby, więc idźmy tą drogą, co by było dobre, nie co by było złe. No i potem z kolei ten 3-tygodnik, nie wiem jak o nim powiedzieć inaczej, o Mikołaju, ma brata, który ma 5 lat. Okay. No i teraz ten 5-letni brat też jest przyuczany albo zachęcany do takiego dobrego, bliskiego kontaktu. Franek się uczy, jak być z Mikołajem, ze swoim młodszym bratem, właśnie przez to, że go pogłaska albo że coś mu przyniesie, pokaże. Nawet jeżeli ten 3-tygodniowy Mikołaj jeszcze niewiele z tego zrozumie, to jest tam też uczona taka więź, współpraca, wymiana. I to jest to coś, co ja czuję jako dobre, coś, co ja mam przekonanie, że będzie takim, powiedziałbym, kapitałem do wchodzenia w późniejsze życie. A potem będzie się działo. Oczywiście będzie się działo. I teraz, jeśli mówimy o człowieku z takimi przekonaniami, to sytuacja wyglądała najprawdopodobniej odwrotnie. Czyli nie było tej opieki i tego ciepła już nawet od tak... Właśnie, właśnie. Myślę, że tak. Potem mogło zabraknąć czułości, mogło zabraknąć też takiego eksperymentowania z wolnością. Oczywiście wolność 3-latka, mówię teraz o 3-latku, bo mam wspomnienie z takiej sytuacji, mogę o niej powiedzieć, bo mnie jakoś ona ujęła, wzruszyła i przyjęła. Mianowicie właśnie u Franek, dziś 5-letni, stał na takim murku obok niego tato i on tak się wahał, czy skoczyć do taty, czy nie. A jego tato mówi, no skacz. I jest filmik z tego, bo jego mama robiła filmik. I widać, jak ten Franek się waha i skacze w ramiona i jest przytulony i ma poczucie pewnego sukcesu, pewnego kroku do przodu. I jednocześnie zaufania. I zaufania, właśnie. I będzie zapisane na całe życie. Tak, tak. Tak o tym myślę i mnie to jakoś sobie czasem ten filmik odtwarzam i jakoś mi się on bardzo podoba i mógłbym go pokazywać właśnie na znak tego, jak się tam dzieje, co się dzieje wewnątrz więzi bezpiecznej. Mhm. Dla pana to musi być fascynujące obserwować dorastające dzieci z pana doświadczeniem, owszem, prawda? Owszem, tak. No jeszcze trzeba dodać, że od córki mam wnuka najstarszego, dziś 19-latka, więc też takie przeżycia tego, jak on się zmaga ze swoimi procesami stawania się mężczyzną. To już nie jest jak z niemowlęcia zostać dzieckiem, tylko jak z młodzieńca zostać dorosły. On już po okresie dojrzewania. Po okresie buntów, czy a właściwie kończąc bunt. Więc dla mnie to rzeczywiście jest taka obserwacja, która mnie też uczy. I buduje pewnie. Owszem. Nauczył się w takim razie pan czegoś, czego pan wcześniej nie wiedział, obserwując właśnie te dorastające dzieci? Co pan myślał, że w jakiś sposób funkcjonuje, ale później obserwując już taki żywy przykład, okazało się, że to nie do końca troszeczkę inaczej wygląda w rzeczywistości? Wie pan, nie sądzę, żeby to była jakaś różnica jakościowa, że myślałem tak, a okazuje się, że jest odwrotnie. Mhm. Ale to spojrzenie na całą trójkę tych 3 wnuków, to jest spojrzenie, które no, też jest ufundowane na pewnych
uczuciach miłosnych. Więc tam jest to spojrzenie, no na pewno nie jest to spojrzenie obiektywne. W ogóle mało wierzę w obiektywizm w takich sprawach, które się dzieją między ludźmi. Jak ktoś mówi, no ale tak obiektywnie ci powiem, jak to jest, no to ja nabieram dystansu do tego, co to zostanie powiedziane. Mhm. Może ktoś chce powiedzieć, a teraz ci powiem, jak naprawdę myślę. Mhm. No to będzie się kryło pod słowem obiektywne, co nie znaczy, że będzie obiektywne. Absolutnie. Myśli pan, że człowiek jest w stanie być obiektywny? To obiektywnie to można, wiem, jakieś algorytmy przeprowadzać w komputerze albo coś... Jakąś statystykę wyprowadzać. Mhm. O właśnie. Można powiedzieć, obiektywizm to jest od nauk, od przyrodoznawstwa. Mhm. A człowiek jest osobą. I człowiek ma umysł, i człowiek ma emocje, i człowiek ma reakcje. Zmęczenie, niewyspanie jakieś. Zmęczenie, niewyspanie albo odwrotnie. Mhm. więc tam bym się nie doszukiwał obiektywizmu. To ciekawe jest, jak pan odwraca wszystko, co ja mówię. Ja mówię o negatywnych rzeczach, a pan natychmiast to odwraca na to pozytywne. Aha. No właśnie, teraz pan zrobił coś, co można by nazwać metaspojrzeniem, że my rozmawiamy, a pan jednocześnie się rozmowie przygląda. Ja wierzę, że to ma wartość dla samej rozmowy. Że nie tylko rozmawiamy, ale przyglądamy się rozmowie. Tak, no bo jeśli nie przyglądałbym się tej rozmowie, to ta rozmowa mogłaby pójść gdzieś nie wiadomo gdzie i w jakieś dziwne miejsca, a jednocześnie to jest fajne, bo ja się mogę od pana uczyć. Jeśli widzę w jaki sposób pan ze mną rozmawia, to ja jednocześnie rozmawiam i jednocześnie uczę się od pana tego, jak można rozmawiać, jak można właśnie zawiadywać informacjami. Aha. No, byle to nie oznaczało, że pan mi coś chce takiego miłego powiedzieć, co by mnie tak jakoś rozczuliło, albo żebym się nie zaczął zajmować tym, aż ja pięknie rozmawiam, bo nie o tym nasza rozmowa. Tak, nie, absolutnie, nie to, absolutnie nie to miałem na myśli. To było tylko zwrócenie uwagi, bo zaciekawiło mnie to dlatego, bo jest to różne po prostu pomiędzy innymi rozmowami, które prowadzę. Aha, aha. I z reguły jak pytam ludzi, jak rozmawiam z psychoterapeutą i rozmawiamy o problemach i pytam o jakiś problem i jak z tego wyjść, to ten psychoterapeuta mi opowiada, jak wyjść z tego problemu, mamy taki problem i tu trzeba zrobić to i to wynika pewnie z tego, a pan nawet nie za bardzo chce tam wchodzić, pan natychmiast od razu pan to odwraca na te pozytywne tory. To muszę się nad tym namyśleć, ale mi się wydawało, że terapeuci na ogół są gotowi problematyzować. Możliwe, że kamera i mikrofon tak jakoś mobilizuje człowieka do tego, żeby być zwartym, jednoznacznym i wielomównym i dużo wiedzącym. Mhm. No a mnie to jakoś niekoniecznie jest potrzebne. Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tej osoby z takimi przekonaniami. Załóżmy, że taka osoba trafia do gabinetu psychoterapeutycznego i jak już pan powiedział, to najprawdopodobniej będzie wynikało z jakichś wczesno-dziecięcych doświadczeń. Jak wyjść z czegoś takiego? Ile trwa taka praca i czy u każdego to trwa tyle samo? Czy to jest łatwe do wyjścia? Czy to zależy kompletnie od osoby? Jak to wygląda z pana doświadczenia? No, niestety będę musiał wpadać w teorię, która się nazywa tazależyzm. Mianowicie to będzie zależało od tego, jak bardzo ta więź była pozabezpieczna, jak to nazywamy, z tym człowiekiem, co się działo przez pierwsze 5 lat. 5 lat oczywiście umowne, bo to nie będziemy ani z klepsydrą, ani z kalendarzem chodzić do tego, ale chodzi o te pierwsze doświadczenia. To będzie, gdy pan pyta o długość i głębokość terapii, to będzie zależało od tego, co się potem działo z tym człowiekiem. Czy ma za sobą jakieś głębokie traumy, czy też przeciwnie, ma w sobie także korektywne doświadczenie emocjonalne, jak to nazywamy patetycznie, ale chodzi o te związki, które później miały. Czyli pomimo, że coś negatywnego działo się tak wczesno dziecięce, jak umownie 5 lat, to później było coś pozytywnego. Właśnie. Mogło się tak przytrafić, że miał w szkole podstawowej przyjaciół, z którymi miał więź dobrą, chociażby przez to, że grali w jednej
drużynie szkolnej i mieli gotowość do współpracy, współzawodnictwa, zarazem przyjaźni. Ale jak to by miało być możliwe, skoro ta osoba miała wcześniej tylko negatywne doświadczenia, więc teoretycznie podchodziłaby nieufnie nawet do tych ludzi w podstawówce, którzy mają jakieś takie pozytywne nastawienie? Tak, ale to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Mhm. Prawda? Może się coś przytrafić pięknego. No, na przykład, ja nie wiem, wyobraźmy sobie coś, ten chłopiec, o którym rozmawiamy, zgubił, a jego przyjaciel przyszedł, znalazł i mu dał i uśmiechnął się i cieszę się, że mogę ci to oddać, bo znalazłem. I to jest takie czarno na białym informacja, że jednak jesteś pozytywnego. Może to być taki moment, taka sytuacja, takie wydarzenie, które da znak zapytania do tego wewnętrznego przekonania, że jestem nie okej, albo że świat jest nie okej. Mhm. Więc oczywiście my w takiej dyskusji to jesteśmy gotowi jakoś to porządkować i schematyzować, a w życiu to jest tysiące wydarzeń. Niektóre nam umykają naszej świadomości, dzieją się, gdzieś tam wchodzą w naszą przedświadomość. Więc to sprawia, że los człowieka jest fascynujący. Przedświadomość to jest inne nazwanie podświadomości? Przedświadomość to jest to, co jest bliżej świadomości, że możemy się na tym zatrzymać, niekoniecznie odwołując się do tego, co nieświadome, które się pojawia we śnie albo w czynności pomyłkowej. To zresztą będzie zależało od tego, jaką filozofię psychoterapeutyczną terapeuta wyznaje. Prawda? Mhm. To trzeba jaki tutaj nurt? Dodać, jaki nurt w terapii ktoś uznaje za ważny i mnie się podoba taki terapeuta, który otwarty jest na różne podejścia. I dostosowuje to w zależności od tego, jakiego ma pacjenta, jakie są potrzeby. Jak dobrze pójdzie, to tak będzie. Że nie jego doktryna zwycięży, tylko potrzeba pacjenta. Mhm. I z pana doświadczenia zawsze da się z tego wyjść? To wynika pewnie też od zaangażowania danego pacjenta. Ale czy to są trudne przypadki, jeśli ktoś tak ma? Tak, szukam odpowiedzi. Nie dziwię się pana pytaniu, a trudno mi dać taką odpowiedź, która by była jednoznaczna. To znaczy, ale ja nie szukam wcale jednoznacznych odpowiedzi. Ja wiem, że wszystko, co pan będzie mi dzisiaj mówił, będzie bazowane na to zależeźmie, więc mi to w ogóle dobra, nie przeszkadza. Dobrze, to mi ośmiela. Więc ja bym powiedział tak, są takie sytuacje, kiedy praca jest trudna i wręcz wieloletnia. I są takie sytuacje, gdzie kilka spotkań może wystarczyć. Naprawdę są takie sytuacje, że ktoś przychodzi z takim problemem, który jest na tyle głęboko zakorzeniony i kilka spotkań jest w stanie wystarczyć? Tak, bo to się może okazać, że on miał coś zamknięte. Na przykład jakoś interpretował zachowanie, wyobraźmy sobie, jest w konflikcie z partnerem czy partnerką małżeńską. Interpretuje to zachowanie przeciwko sobie. Mhm. A terapeuta, no, na przykład terapeuta poznawczy z tej powie, proszę potraktować te zachowania, odczytać inaczej niż pan dotąd odczytywał, reagować na napięcie, które pan widzi w partnerze czy w partnerce, jako nie znak przeciwko panu, tylko jako niepokój biorący się z jego czy jej własnych spraw. Mhm. I po dwóch tygodniach wraca i mówi ten człowiek, no rzeczywiście, gdy go zaczynam czy ją inaczej odczytywać, to ja jestem gotów się otworzyć i potem jest wzajemność jakaś. Też można zawsze dorzucić pytanie wtedy do tego partnera, czy takie czytanie danego zachowania jest adekwatne i ten partner może powiedzieć. Jeśli zaczyna otwierać na analizowanie właśnie takiej sytuacji, to też można tworzyć tą rozmowę. Tak, tak. I to jest wtedy już ta kwestia, jak rozmawiać, żeby to była dobra rozmowa. Jak rozmawiać, żeby tam był też przekaz uczuciowy, jak rozmawiać, żeby tam było miejsce na empatię, na wmyślanie się w drugiego. I to staje się taką wyraźnie nową wartością dodaną. Dzięki banalnemu słowu, banalnemu zdaniu terapeuty. A w sytuacji, kiedy jest to bardziej skomplikowany przypadek i kiedy to zajmuje, załóżmy, może nie od razu idźmy w lata, ale załóżmy, że zajmuje to rok, to z czego wtedy może wynikać to, że to nie jest taka prosta sytuacja, tylko że rzeczywiście trzeba się troszeczkę bardziej zagłębić? No na przykład wtedy trzeba by się namyśleć nad tym, co w sercu tego człowieka trwa jako głos rodzica.
Głos w znaczeniu metaforycznym, rzecz jasna, nie mówię o halucynacji słuchowej, tylko o tym, że w nas są nasi rodzice. I ci nasi rodzice jakoś nas komentują. Te głosy w głowie, które się czasami słyszy, ten krytyk i ten miły, ten smutny. Ale pamiętajmy, że to nie są tam, tylko one są w naszych przeżyciach często właśnie przedświadomych. No więc praca w terapii będzie polegała na dotarciu do tych głosów. Będzie polegała na tym, na zachęceniu do rozmowy z tymi głosami. Do sprawdzenia, czy ten głos rodzica, który ci mówi, jesteś do niczego, czy to jest głos, który pomaga, czy przeszkadza, jest trafny, czy nietrafny. Chcesz go zakwestionować, czy go chcesz sobie mieć? Okay. Upraszczając do tylko tego wątku pod tytułem krytyk. Okej, okay, ale wtedy to nie jest takie proste, bo załóżmy, że ktoś ma takiego krytyka w głowie i ten krytyk mówi tej osobie, że jest niewystarczający bądź do niczego, to teraz jeśli powiemy, że okej, możesz porozmawiać z tym krytykiem i mu wytłumaczyć, że wcale nie jesteś do niczego, to nie znaczy, że ten głos się jutro znowu nie pojawi. Tak, tak. To natomiast może znaczyć, że sprawdzaj na własne konto, bo a nuż może twoje własne doświadczenie jest inne niż to, które ci ten głos podpowiada. Spróbuj zrobić swój własny zeszyt dokonań, bo może to jest tak, dałoby się to porównać jako taka wszczepka, jako taki w cudzysłowie jakiś cytat swojego rodzica i okaże się, że to nie jest twój głos. I jeżeli tak chcesz być sobą, to zakwestionuj to, co ci wszczepiono. Ale przerywałem panu, przepraszam. Nie, to ja przerywałem. Ale kultura wypowiedzi jest bardzo wysoka. Pan się odsuwa, ja się odsuwam. Ja to bardzo szanuję. Jakby pan powiedział, to się pokłóćmy, to nie wiem, czy bym potrafił. Nie potrafiłby się pan pokłócić? No, jakby to było jakieś zadanie eksperymentalne, to może wtedy. Czyli jest pan w stanie na tyle kontrolować swoje emocje podczas rozmowy, że nie zaangażowałby się pan w kłótnię? Ja nie sądzę, żeby to była kontrola w takim znaczeniu, w jakim by pan uzda, uwięź i ten, co to ma pies na twarzy? Kaganiec. O, kaganiec, tak. Ale to jak ja mam do wyboru, że mogę uczestniczyć w czymś, co jest przyjemne, albo wybrać coś nieprzyjemne, to wybieram przyjemne. Jest przyjemniej rozmawiać niż się kłócić. Więc to taki banalna okoliczność, dla którego rozmawiam. Banalna okoliczność. Zastanawiam się, bo przed podcastem powiedział mi pan, że takie podcasty, jakie pan robi, to właśnie takie podcasty, w których jest troszeczkę więcej wymiany. I zastanawiam się, z czego to wynika, dlaczego pan woli wybierać podcasty, gdzie będzie jednak troszeczkę więcej komunikacji, a nie pytanie, odpowiedź. Zastanawiam się, jak to odpowiedzieć. No, najprościej było powiedzieć, że to jest przyjemniejsze. Przyjemniej jest rozmawiać niż przemawiać. Różne okoliczności sprawiają, że muszę przemawiać. Teraz w erze po-covidowej modne jest przemawianie przez internet, przez Zoomy i Skype'y. Zwłaszcza jak jest to opóźnienie, jak się łatwo bardzo wciąć. Na przykład, albo coś się zatnie. No ale jak ja mam pojechać do Szczecina, albo mogę z Krakowa mówić, no to wolę mówić z Krakowa, tylko że ja nie widzę tych, którzy słuchają. Nie widzę reakcji. Jak ja teraz z panem rozmawiam, to nawet gdy ja mówię, to ja poprzez pana potaknięcie widzę, że jesteśmy razem. Tak, na ekranie komputera tego nie widzę. Więc myślę, że oprócz tego, że tak jest przyjemniej, albo to spróbuję sprawdzić, dlaczego to jest przyjemniej, no bo jest taki feedback, prawda? Jak ja bym mówił... To trochę jak ping-pong, odbijanie ping-ponga. No, w ping-pongu ktoś ma wygrać, a tutaj jest raczej współpraca spojrzeniami albo współpraca pozawerbalna. Ale gdy ja na pana twarzy widzę pana, że tak powiem, otwarcie umysłowe i otwarcie emocjonalne, no to mnie to zachęca do tego, żeby coś powiedzieć. Ale nie jestem znowu na tyle bezkrytyczny, żeby gadać bez końca, więc ciekawi mnie pana następne pytanie.
I jest pan na tyle nauczony, jak rozmawiać z drugą osobą, że nie odbiera pan krytycznie tego, co ja robię, bo teraz to co ja robię, mógłby pan zawsze odebrać jako coś przeciwko sobie i jakoś źle to zinterpretować. Natomiast ja tutaj w żaden sposób nie robię niczego przeciwko panu. Jest jedna rzecz, której się nauczyłem podczas podcastowania odnośnie rozmowy i to jest to, że ja nawet nie muszę się komuś, nie muszę niczego powiedzieć, żeby przerwać danej osobie. I że można rozmawiać w ten sposób, że ja zrobię tylko gest i pan widzi, że ja już chcę coś powiedzieć i pan przerwie. To jest coś, czego wcześniej nie umiałem, natomiast podczas, jak prowadzę takie rozmowy, no to muszę jakby pracować nad tym warsztatem i zauważam, że jest to możliwe, że w ogóle nie trzeba się wcinać danej osobie. Natomiast wracając do rozmów, z czego wynika to, że ostatnio byłem na konferencji. Stoimy sobie na konferencji, ostatnio trochę dawniej, nieważne. Stoimy sobie bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w dwie osoby, podchodzi do nas trzecia osoba i ta osoba zaczyna do nas mówić. Mówi, po prostu do tego stopnia, że jedna osoba w pewnym momencie już tak na nas popatrzyła i sobie poszła, bo już nie mogła tego słuchać. I ja jestem taką osobą, że jeśli ktoś do mnie mówi, to ja słucham. Z czym próbuję sobie poradzić, bo czasami za dużo słucham. Natomiast z czego to wynika, że ludzie mają taką tendencję właśnie do podejścia do kogoś i po prostu zalania tej osoby wszystkimi informacjami, które wiedzą na temat siebie, na temat wszystkiego, co się dzieje dookoła. I to jest dla mnie, jak ktoś do mnie mówi w ten sposób, to ja się zastanawiam, jaka jest struktura w głowie tego człowieka, że on coś takiego robi. Mm-hmm. Oczywiście wiem, że to zależy. To zależy, a jeszcze można by powiedzieć, jeszcze jest taka druga teoria, że pośrodkowizm, czy coś takiego. Prawda jest pośrodku. Ale serio, mówiąc odpowiedź na pana pytanie, to znowu powiedzielibyśmy, sproblematyzujmy. Jedna sytuacja, wyobrażam sobie, to jest taka, że ten ktoś jest bardzo napięty, bo możliwe, że za chwilę ma na tej konferencji coś powiedzieć. To nie była taka sytuacja. Okej, ale mogłaby być. No i on wtedy mówi z napięcia. Ludzie mówią z napięcia. Czyli to jest reakcja stresowa wtedy? Na przykład, tak, odreagowywanie. Tak. Druga sytuacja, jaka mi przychodzi do głowy, pana zatrzymać w tym momencie? Okej, weźmy na przykład na razie tą stresową. Czyli jeśli to jest reakcja stresowa tej osoby, to ja w tym momencie powinienem się jakoś zatrzymać i zareagować na to i być może spróbować rozładować jakąś tą osobę? Kłopot jest taki, że niekoniecznie pan będzie wiedział, dlaczego tak on tak mówi. Gdy zastanawiam się, czy gdybym ja miał taką sytuację... Załóżmy, że się spotykamy ja i pan i ja zaczynam do pana tak gadać. I wiem, że za chwilę pan ma wykład. I się pan denerwuje, okay. Tak? To ja bym chyba powiedział... O czym? Można zaryzykowałbym przerwanie i zapytanie go, słuchaj, o czym najbardziej byś chciał powiedzieć w tym wykładzie, żeby czym chcesz ludzi zaciekawić? Czyli rozwiązać jego problem, który może go stresować. Na przykład, tak. Albo może bym się tym pytaniem przydał, bo czasem jak ktoś ma długie przemówienie, to istnieje niebezpieczeństwo, że zgubi to, co chce powiedzieć. Skądinąd wiadomo, że przemówienie powinno trwać dłużej niż 17 minut, bo potem dramatycznie spada słuchalność. Tak. Słuchalność. Słuchalność, tak. No więc... Jeżeli jego by to zaciekawiło, to moje pytanie, to możliwe, że moje pytanie przydałoby mu się i na przykład kończąc wstęp powiedziałby, chcę państwu przekazać to a to. Czyli to byłaby, to chyba bym mu, albo dałbym mu jakieś takie, też będzie zależało od tego, czy on mi jest brat, czy swat, czy obcy. Załóżmy, na co ja sobie mogę pozwolić. Próbuję sobie wyobrazić taką sytuację. Bo to są najdziwniejsze sytuacje właśnie, jak to jest osoba obca, że tak stoisz i tak myślisz, o co w tej sytuacji chodzi, jakby nie do końca. Aha. No, boję się, że byłbym tylko słuchaczem, tak, nie zaryzykowałbym, bo bałbym się, żebym zranił kogoś tak odchodząc. Chyba bym się zachował podobnie do pana części cierpliwej, tak to nazwijmy. Ale wtedy to jest jednocześnie wrzut na moją osobę. Ja to tak odbieram, tak, że pozwalam sobie komuś wejść na głowę i tego nie lubię. Tak, i czuję się przegrany wtedy. Ale proszę pomyśleć tak, że gdyby to było tak, że to jest ktoś, kto z panem tak codziennie i co rano rozmawia, no to przy trzecim poranku trzeba to jakoś poddać znakowi zapytania. Ale jeżeli to jest sytuacja jednorazowa, no to... Można pomóc drugiemu człowiekowi, jakoś wysłuchać go i dać mu... Właśnie, no jakoś bym nie,
nie byłbym za zbawianiem świata jednorazowo w 5 sekund, tak. Więc tak, to zostawmy tego wykładowcę, tak? Mhm. A teraz idziemy do kogoś, kogo być może psycholodzy kliniczni by nazwali osobowością narcystyczną. Znaczy on tak lubi siebie i tak jest pewien swojej perspektywy i tak jest... Myśli, że to jest interesujące. No to znowu, w zależności od tego, czy to jest moje spotkanie jednorazowe. Jak jednorazowe, to nie miałbym ambicji zmieniania tej osoby. Ale jakby to był ktoś mi bliski, to chyba bym powiedział, a czy chciałbyś coś się dowiedzieć o mnie ode mnie, na przykład? No coś takiego. To jest coś, nad czym ja się często zastanawiam właśnie, jak rozmawia się z taką osobą. Jeśli to jest reakcja stresowa, to jestem w stanie jakoś bardziej na to przymknąć oko. Natomiast jeśli to nie jest reakcja stresowa i to jest właśnie taka osoba, która nadmiernie siebie lubi, to tak się czasami wtedy zastanawiam. Kurde, czy to nie jest tak, że ta osoba w żaden sposób nie jest zainteresowana w ogóle mną, że po prostu przyszła mi tutaj zrobić wykład na temat tego, jaka jest świetna i pójść sobie, jakby nawet nie zadać jednego pytania. To jest coś, nad czym ja się zawsze zastanawiam podczas takich spotkań. No, można też próbować to żartem jakoś rozproszyć. Teraz już dużo wiem o tobie, ale to jest niesprawiedliwe, że ja wiem dużo o tobie, a ty wiesz mało o mnie. Nie chcę, żebyś był w takiej gorszej sytuacji. Posłuchaj, co ja ci powiem o sobie. Co by cię najbardziej zaciekawiło w mojej sprawie? No, ale to byłoby tak troszkę, żeby go... Zbalansować. Tak, ale też tak zaczepić. Bo pośrednio byłaby to informacja o tej nierównowadze, a nuż by go zaciekawiło, a nuż by miał na twarzy znak zapytania, no to wtedy pan może powiedzieć, widzę na tobie znak zapytania. Chcesz, żebym poszedł za tą myślą? Tak, tak, coś takiego. Bo nie wszystko trzeba tak na poważnie. No, ale z drugiej strony, jeśli rozmawia się już z taką osobą narcystyczną, to też nie ma takiej intencji, że chce się coś tej osobie powiedzieć, bo ta osoba nie jest tym zainteresowana. Więc. No tak, tak, ale ja tutaj też mówię o tym, o czym pan wspomniał przed chwilą, że żeby pan nie czuł się unieważniony, że pan ma też dobre prawo zadbać o siebie. I tym nie tyle kontrą, co takim znakiem stop dałby pan też znak, że pan istnieje i to był znak samemu sobie dany. To też ma sens. Tak, żeby po prostu czuć, że coś zrobiłem, że nie dałem sobie wejść na głowę. Kolejna rzecz mnie zastanawia, którą też doświadczałem podczas tego podcastu. Jak powiedzieć o sobie, drugiej osobie, o swoim zdaniu? Załóżmy, że ktoś przedstawia mi swoje zdanie. I teraz ja wykładam moje zdanie tej osobie. Jak nie uradzić tej osoby? Jak nie sprawić, żeby ta osoba się poczuła zaatakowana? Mhm. Wygląda na to, że my mamy różne zdania. Czy chcesz znać moje? Mhm. To byłoby... Czy chcesz znać moje? Czyli to jest już otwarcie i takie danie... Zapytanie. Jak on powie nie, to aha, no to nie, to tylko może zostajemy na tym, że mamy różne zdania. Mhm. Jak to próbuję teoretyzować, to ja to w sobie i czasem jak rozmawiam ze studentami na seminarium, to ja to nazywam takim kątem otwarcia. To znaczy, ja mam pewien kąt otwarcia wobec pana słów i chcę też zadbać o kąt otwarcia pana na moje słowa. Mhm. Czyli ja, i to będzie to spojrzenie z boku na to, co się między nami dzieje. Czyli tym pytaniem, czy chcesz znać moje stanowisko, to ja w sumie zachęcam do tego, żeby ten kąt otwarcia mojego rozmówcy został poszerzony. Ale to jest bardzo ciekawe, bo jednocześnie daje pan tej drugiej osobie możliwość podjęcia decyzji, czy ta osoba chce usłyszeć to zdanie. Bo jeśli ta osoba wie, że to ją striggeruje i zaraz się napnie po prostu i będzie niezadowolona, to może powiedzieć, zostawmy to w tym momencie, jak się ze mną nie zgadzasz, to okej, akceptuję to i jakby przejdźmy na inny temat. I to nie buduje tego napięcia, które udało mi się kilka razy zbudować, którego wcale nie chciałem. Natomiast właśnie wyraziłem swoje zdanie i zauważyłem, że ta osoba po prostu się napięła. Tak. No i to jest ważne, że gdy pan pyta, czy chce pan, pani znać moje zdanie, to jednocześnie jest w tym komunikat, jest ważne dla mnie, co ty myślisz, albo że jesteś współautorem naszej rozmowy. Jak ten ktoś ma poczucie, że jest współautorem, czy współodpowiedzialny jest za dalszy ciąg rozmowy, no to mu przybywa poczucia bezpieczeństwa, bo tak
mówiąc górnolotnie, to te kąty otwarcia wzajemnej rozmowie będą zależały od tego, na ile rozmówcy czują się wobec siebie bezpiecznie, na ile czują się zaatakowani, a na ile czują się zaciekawieni. I to będzie, myślę, taki główny powód. Oczywiście będą tam jeszcze te sprawy z przeszłości, jak ja pana przeżywam, jak pan mnie przeżywa, prawda? Na co się nie bardzo ma wpływu już podczas samej rozmowy. To już jest za późno. Teraz już działają te automatyzmy. Tak, ale można mieć w umyśle świadomość, że być może ktoś mnie przeżywa tak, nie dlatego, że jemu chodzi o mnie, tylko dlatego, że miał, tak skrótem i banalizując, będzie miał surowego ojca. No i rozmawiając ze starszym panem, ma takie skojarzenia, że z takimi starszymi panami to jest groźnie. Mhm. No i w teorii terapeutycznej będziemy to nazywać przeniesieniem. I, no i terapeuta taką wiedzę i taki, że tak powiem, instynkt już ma, że jest świadom, że może być przeżywany nie tylko jako on właśnie on, tylko że tam mogą być te różne klisze z przeszłości. I pan rozmawiając ze studentami na przykład zawsze ma to z tyłu głowy, że dzieje się jednocześnie rozmowa, jednocześnie pan się zastanawia nad tym, jaka tutaj najprawdopodobniej, jakie przestrzenie się nie ma tutaj szansy występować i myśli pan o tym, czy pan o tym w ogóle nie myśli podczas rozmowy? Ja wierzę, że jest użyteczny ten namysł, to spojrzenie z boku. No, jak mam zajęcia z osobami, które uczestniczą w kursie psychoterapii, no to będzie dla mnie bardzo ważne, co się dzieje z ich twarzami. Czyli szuka pan mimiki. Tak, tak. Ale nie będę, tak można powiedzieć, się wpatrywał namiętnie w to, czy ktoś się skrzywił, czy zasnął, ale będę to brał pod uwagę. Myślę, że też nasza rozmowa może być tego przykładem, że jak ktoś mówi bardzo długo i nie ma informacji zwrotnej od drugiej osoby, no to to będzie sytuacja, która będzie utrudniać dialogiczność. Przy czym dialogiczność to nie musi znaczyć, że słowo za słowo, zdanie za zdanie, ale to, że tam będzie ruch myśli w tej drugiej osobie. Mhm. Że to będzie wciąż komunikacja i że wciąż nadążam za tym, co właśnie, pan mówi. Właśnie, tak. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Jeszcze zastanawiam się nad jednym przypadkiem, bo teraz jeśli ja zrobię te kąty otwarte i zadam pytanie o sobie i powiem, okej, mam inne zdanie na ten temat, czy chcesz usłyszeć moje zdanie, bo czy jesteś gotowa usłyszeć moje zdanie, to teraz jeśli po drugiej stronie mam rozmowę z osobą uległą, to ta osoba, pomimo że nie chce, to mi powie, że chce usłyszeć moje zdanie, bo zadałem to pytanie. No i teraz ja będę myślał, okej, więc ta osoba chce usłyszeć moje zdanie, więc powiem, ale ta osoba i tak mi się zamknie. Dlatego, bo będzie dla niej to niekomfortowe, ale nie miała zdolności powiedzenia mi, że nie chce się angażować w tą rozmowę. I ja jak z perspektywy prowadzącego też się muszę nad tym zastanawiać, bo też miałem takie sytuacje, że ludzie się po prostu zamykają, nawet nie powiem niczego złego, ale to od razu widać. Albo zrobią tak, albo dają jakieś krótkie odpowiedzi, schodzą się i zaczynają kompletnie inaczej ze mną rozmawiać. Aha. No to w takim razie możemy przejść do następnego wątku, jak rozmawiać, to znaczy jak mówić, żeby to było dobrze słyszalne, czy dobrze słuchane. I tutaj bym się odwołał do jednego z moich mistrzów psychoterapii, Toma Andersena, Norwega nieżyjącego już, który używał takiej kategorii, która mi się wydaje bardzo ważna, optymalna różnica. Optymalna różnica to jest coś takiego, że gdy rozmawiamy, to jest pewne, nazwijmy to, uniwersum językowe. Jesteśmy we wspólnej przestrzeni. I teraz, jeżeli ja będę do pana mówił językiem zrozumiałym, to nawet jeżeli będziemy się różnić,
to Pan będzie w stanie asymilować to, co ja mówię. Ale jeżeli ja powiem coś dla Pana bardzo dziwnego, dziwnego, bo obcymi słowami, na przykład z żargonu takiego z profesjonalnego. Z jakiejś części polskiej. Tak, albo z żargonu profesjonalnego. Okej. No to wtedy to Pana oddali. Jak ja będę mówił to, co Pan dokładnie wie, to będzie za mała różnica. Mhm. Ale jak ja będę mówił coś takiego dla Pana skrajnie egzotycznego, no to Pana to zniechęci i ten kąt otwarcia będzie mniejszy. Nie mówiąc już o sytuacjach, kiedy mój tekst będzie miałby Pana atakować. Mhm. Ale załóżmy, że mówimy o jakiejś sprawie, która jest poza nas. O tym, czy lepiej być kibicem Legii, czy lepiej być kibicem Polonia Warszawa. Mhm. Prawda? No to wtedy możemy się różnić, ale no chyba, że namiętnie przeżywamy to. Ale jeżeli, to, co by to mogło być? No, lepszy ekspresjonizm czy impresjonizm na przykład. No możemy się różnić i zwłaszcza w takich dziedzinach, które nie jakoś nie muszą nas tak dramatycznie wciągać, to nie możemy naszą mówić. Tożsamością. Tak, mhm. I wtedy ja na przykład powiem, że mnie się w ekspresjonizmie podoba to, a nie powiem, ci, którzy wolą impresjonizm, to są mało warci. No i tak dalej. Czyli to będzie też pytanie o to, na ile ja unieważniam rozmówcę. Okej, okay. Czyli w gruncie rzeczy to, kiedy ja mówię coś i to, czy osoba na mnie się zamknie, czy nie, to w dużej mierze wynika z tego, jak ja sformułuję komunikat. I jestem w stanie sformułować komunikat, nawet taki trudny do drugiej strony, tak, żeby ta osoba się nie zamknęła i nie czuła się zaatakowana i czuła, że może się spokojnie wypowiedzieć i powiedzieć mi swoje zdanie, albo zmienić temat i po prostu przejść gdzieś, gdzie będzie dla tej osoby wygodniej. Tak. I jeszcze dojdzie w tym momencie towarzyszący temu element, mianowicie jest jakaś nić sympatii lub antypatii, prawda? Że mhm. W zależności od tego, że jak się dzieje dookoła, nazwijmy to w ten sposób, to jest ten większy lub mniejszy kąt otwarcia. Pan przed spotkaniem powiedział, tutaj jest szklanka wody, ale kubek wody, ale ponieważ on jest nieprzenikalny, to ja nie wiem, czy panu nie zabraknie wody, to tutaj jest w razie czego można sobie dać. To i dla mnie to był taki sygnał, że panu zależy na pewnym moim komforcie. To ja sobie pomyślałem, aha, czy pomyślałem, czy odczułem bardziej, bo to przy nie rozważałem tego przez 10 minut. Ale to był taki sygnał, który na przykład, tak sobie myślę o tym, jakoś ten kąt otwarcia mi powiększył. I jednym słowem, rzecz się dzieje nie tylko, że się wymienia myśl z myślą, ale wymienia się uczucie z uczuciem. Czy emocja z emocją, żeby nie przesadzać. Więc ten kąt otwarcia, to on będzie miał swoją budowę nie tylko intelektualną, albo nawet nie tyle intelektualną, co właśnie emocjonalną. Okej, okay, ale to jest ciekawe. Nie myślałem o tym kubku, że to wysyła taki sygnał, ale teraz jak się nad tym zastanowiłem, to rzeczywiście. Natomiast nie myślę, że Pan jest otwarty na to, żeby być otwarty na drugiego człowieka. I Pan tutaj przychodzi i jest Pan w nowym miejscu i stara się Pan przeanalizować, czy to jest miejsce, gdzie mogę być otwarty, czy nie. Natomiast są ludzie, ale to idzie instynktem. To nie jest tak, że ja, wie Pan, przepraszam, przerwałem, tylko że ja tego nie rozważam, nie liczę sobie tutaj 5 argumentów za, tutaj 7 przeciw, aha, z tego mi wynika. Tylko to się dzieje. To się dzieje właśnie tak na takim przedświadomym poziomie, tak? Ale są ludzie, którzy nie są otwarci na otwartość, moim zdaniem. Czyli przyjdą tutaj i pomimo, że ja tu bym zrobił nie wiadomo co, to oni i tak będą zamknięci i nie będą chcieli się otworzyć i nie uda mi się ich otworzyć przez 1,5 godziny rozmowy na przykład. No, może są nieśmiali na przykład, prawda? Mm. Może mają mało praktyki takiej rozmowy, o której potem myślą, że 1000 ludzi będzie tego słuchać. Ja jak z Panem rozmawiam, to nie myślę sobie o tych 1000, tylko myślę sobie, czy przeżywam, że z Panem rozmawiam. Więc to jest też kwestia no pewnego prawy? Może nawet wprawy, pewnego doświadczenia. No, nie, przez to, że to nie jest mój pierwszy podcast, to przez to, że ja mam już swoje lata, a zajęcia ze studentami prowadzę od kilkudziesięciu lat, więc czy te wykłady też. Więc to dlatego nie jest to dla mnie taka sytuacja, która by mnie tak, jak się to pięknie mówi, tremowała, czyli tłumacząc z łaciny, drżała.
Okej, okay, to jest coś, czego ja nie wziąłem pod uwagę, nie pomyślałem. Ja, dla mnie to jest takie naturalne, co robię, że nie myślę o tym, no że, właśnie, tak, tak. że ktoś tu przychodzi i się może stresować tą całą sytuacją. Ja tak. tego w ogóle nie odbieram. W takim razie, czy pan jest osobą, która miała takie umiejętności naturalnie od dziecka już? Jakby, czy pan miał do tego talent, czy to wszystko jest wypracowane? Myślę, że ani talent, ani wypracowane, tylko to się tak działo z praktyką. Mhm. Próbuję sobie przypomnieć. Jako talent nazywam predyspozycję, bo ktoś może mieć predyspozycję albo nie mieć predyspozycji. No tak, to nie potrafię tego tak precyzyjnie zdefiniować, skąd to się bierze, ale szukam teraz odpowiedzi na pana pytanie i nie wiem, jak to jest. Rzeczywiście, próbuję znaleźć, kiedy się proszę się nie śpieszyć, to jest... Dobra. Mamy czas. Tak. W razie czego te 5 minut milczenia pan wytnie. Tak się mówmy. Nie, wie pan, ale to ja panu przerwę i powiem od razu. To pan sobie może się z tyłu zastanawiać nad tym, natomiast ja bardzo lubię słuchać podcastów, gdzie słucham osoby, którą podziwiam i ta osoba się zastanawia. Czasami nawet naprawdę długo. Czasami to zastanawianie trwa 30 sekund i ja siedzę, nic się nie dzieje w podcaście, bo prowadzący nic nie mówi i dla mnie to jest fascynujące, że ktoś potrafi prowadzić to w ten sposób rozmowę, być jednocześnie na tyle opanowany i na tyle poważnie brać odpowiedź, żeby wziąć rzeczywiście te 30 sekund milczenia i zastanowić się nad tym, co odpowiedzieć. To też jest według mnie ogromna umiejętność, żeby potrafić coś takiego zrobić. No tak, rzeczywiście. Okej, okay, jak nie do końca... Wie pan, ja dlatego tak milczę, bo szukam, jak to było na początku, gdy miałem zajęcia. No to było, wie pan, jakieś ponad 40 lat temu, jak zacząłem mieć zajęcia ze studentami, więc to miałem się kiedy przyzwyczaić. Ale w sumie chyba, tak, nie, bez chyba, lubię zajęcia ze studentami, czy w ogóle lubię zajęcia z grupą. Lubię żartować. Czyli w jakiś sposób musi pan mieć predyspozycję do komunikacji, bo inaczej by pan tego nie lubił. Może to tędy idzie, tak. Ponadto mnie się wydaje, że takie, no niestety znowu będzie troszkę patosu, że porażki, śmiało. Jak mi się coś nie uda, to ja wtedy się zastanawiam, co jest przyczyną, że mi się nie udało. I jak dobrze pójdzie, to będzie to motyw rozwojowy. Mm-hmm. Sukces jest najgorszym nauczycielem. Właśnie. Tak mówią, tak mówią ludzie. Chociaż czasem się przyda. Jak najbardziej się przydaje. Tak. Oby cały czas się przydawał, natomiast warto też mieć tego mniej przyjemnego nauczyciela. I jak w takim razie pan otwiera ludzi? Bo domyślam się, że w tym wypadku ma pan ogromne doświadczenie w tym i na pewno spotkał pan mnóstwo osób, bo teraz terapia jest dla niektórych łatwiejsza, dla niektórych bardzo trudna. I na pewno zdarzają się osoby, które po prostu przyjdą i usiądą tak i w ogóle nie wiedzą, co robią w tym miejscu. I czy pan przez te wszystkie lata wypracował sobie jakieś techniki właśnie, żeby uspokoić tych ludzi, otworzyć, pokazać im, że nie są w żadnym miejscu zagrożenia? Ja mam taki zwyczaj, że jak ktoś przychodzi... Mówimy o sytuacji terapeutycznej, tak? Że ktoś przychodzi na pierwsze spotkanie. Tak właściwie o każdym spotkaniu. No właśnie, tak. Może to właściwie, ale na pierwszym to wyraźnie z mojej strony pada pytanie, jak się mogę przydać? Mhm. I to jest to pytanie, które wydaje mi się być takim kluczowym, bo po pierwsze pokazuje, że ja nie jestem tutaj na ambonie i nie będę przemawiał, tylko że jestem usługodawcą. Służącym w pewnym sensie. Tak. I jest pan w stanie wziąć nawet to na swoje barki, że jestem służącym. Tak. Że... Mhm. To znaczy, ja nie mogę powiedzieć, ja odpowiadam całkiem za twoje życie i za tym, nawet za to, co zrobisz z tym spotkaniem, ale w czasie spotkania jestem do dyspozycji, oczywiście dbając o granice, nie dopuszczając do tego, żeby coś wykroczyło poza konwencję przyjętą w terapii, ale mam się przydać w jego cierpieniu, czyli też będę pytał istotę tego cierpienia, z którym ten ktoś przychodzi po pomoc. Będę pytał o istotę cierpienia. To musi być skomplikowane. Pytać ludzi o... No bo też nie mówię, proszę im powiedzieć, jaka jest istota pana cierpienia. tworzymy taką przestrzeń, w której szukamy tej istoty. O tak raczej to jest.
I tą przestrzeń trzeba pewnie budować i to zabiera sporo czasu, zanim się zbuduje taką bezpieczną przestrzeń do rozmowy o cierpieniu. I to będziemy nazywać przymierzem terapeutycznym. Mhm. To się tak to nazywa. Czy pan ma jakieś techniki budowania zaufania w takim razie? Bo teraz z tego, co słyszałem, żeby terapia była skuteczna, musi być zaufanie pomiędzy, jakaś taka nić porozumienia, mhm. albo bądź zaufanie. Ja bym to w ten sposób nazwał. Czy pan jakoś świadomie stara się to budować, czy to wychodzi samo z siebie? No, na pewno unikałbym słowa technika. Mhm. Słowo technika to sugeruje, że to jest pewien taki... Trik? Trik, sztywny sposób, który włączam, bo właśnie już minęła 5. minuta rozmowy, więc włączam ten trik. Więc tędy nie. Natomiast nie można komuś nakazać, niech mi pan ufa. Mhm. Natomiast można wręcz traktować trudność w zaufaniu jako problem, z którym ktoś przychodzi. Przychodzi do mnie osoba, która ma trudność, żeby mi zaufała. Więc albo przychodzi do mnie osoba, która mając ze mną rozmawiać, jest w lęku. Mhm. I wtedy ten brak zaufania albo ten lęk będzie tym, czym należałoby się zająć, a nie można powiedzieć, no proszę nie mieć tego objawu, bo to nie ktoś, nie przychodzi ktoś po to, żeby usłyszeć, proszę przestać mieć objawu, bo on dobrze to wie, że chciałby nie mieć tego. Więc jeżeli ktoś jest właśnie niepewny siebie, niepewny w relacji, ktoś, kto boi się rozmawiać, no to ja nie będę nachalny w otwieraniu tej sprawy, tylko będę starał się... A co, jak ta osoba przestanie nic mówić, cokolwiek mówić? W terapii jest te milczenia, o którym pan powiedział, one są bardzo dozwolone. Bardzo dozwolone w takim sensie, że one często są bogate w treść. I terapeuta, który będzie natarczywy, który będzie po 2 sekundach pytał, czemu milczysz, czy czemu pani milczy, albo czemu pan milczy, no to wówczas to milczenie się wzmoże, bo na przykład ten ktoś milczy dlatego, bo nie czuje się pewnie w relacji. Mhm. Więc nachalność tego interlokutora będzie wzmagała tą niepewność. No więc znowu to zależy. Czy takie milczenia mogą trwać długo w takim razie? Czy po jakimś czasie się powinno zareagować? Słyszałem o takich sesjach, które polegają tylko na milczeniu. Taka jest na pewno w Good Will Hunting, w Dobry Will, chyba po polsku film się nazywa. Mm. Przychodzi milcząc całą sesję. No tak. Natomiast to jest film i wydawało mi się to zawsze takie komiczne trochę. No tragikomiczne, bo tak bym powiedział, bo na pewno pod spodem nie jest ochota przedrzemania, tylko dzieje się to w jakimś cierpieniu. Ale kiedyś mi się zdarzyło po dłuższym milczeniu osoby, z którą byłem, którą prowadziłem w terapii, zapytać, gdyby pani milczenie umiało mówić, to co by powiedziało? I wtedy zadziałało? Ktoś zadziałał, wow. Tak. Ale nie chcę powiedzieć, że zawsze będzie działać, że to wszystkim terapeutom na świecie polecam taką metodę. Ale akurat wtedy zadziałało i poszło dalej w rozmowie. Więc znowu nie wydobędę z siebie jakiejś jednej metody czy jednego pomysłu, ale to, co myślę jest ważne, to jest stan psychiczny terapeut. Ja bym powiedział tak, jak pan mówił, że jest potrzebna współpraca, potrzebne jest zaufanie, to ja bym powiedział, to zaufanie klienta czy pacjenta będzie zależało od tego, jaki jest, to zabrzmi górnolotnie, stan psychiczny terapeuty. Mhm. Czy ten terapeuta ma w sobie spokojną życzliwość, czy ma w sobie zaciekawienie, czy ma w sobie nieocenianie, czy ma w sobie gotowość do empatii, do wymyślania się, te różne elementy, czy ma też spokój w sobie, z siebie biorący się, prawda? No bo wyobraźmy sobie, że my tutaj rozmawiamy, to jest podcast, ale nie terapia, ale podcast, ale mnie strasznie boli ząb, no to jakość moich usług w tej rozmowie będzie nieco niższa. Albo wyobraźmy sobie, że
mój wnuk przedwczoraj dowiedział się, że nie zdał matury. No to jakość byłaby znacznie niższa. Właśnie się dowiedziałem, że zdał maturę wczoraj czy wczoraj, tak? I jest w związku z tym, ja jestem w dobrym nastroju, prawda? Gdybym był czymś z zewnątrz spięty, to byłoby mi trudniej być otwartym w rozmowie z Panem. Czyli w momencie, kiedy terapeuta ma przechodzić jakieś trudne momenty, myśli Pan, że powinien zaprzestać na chwilę sesji terapeutycznych? Ze względu na to, że sam nie jest w odpowiednim nastroju, żeby prowadzić sesję ludzi? Powinien to rozważyć ze swoim superwizorem. To jest takie słowo superwizor, to takie jest dziwaczne dla polskiego języka, ale to oznacza takiego konsultanta, pomocnika, który pomaga zrozumieć terapeucie, co terapeuta przeżywa, więc tam nie będzie uzupełnianie teorii, którymi dysponuje ten terapeuta, tylko raczej takie wspólne badanie, co on przeżywa i jaki jest jego stan psychiczny, na ile on jest otwarty i powiedzmy tak dojrzały terapeutycznie w tej terapii z tym pacjentem. I tam może się okazać, że no jeżeli na przykład dzień wcześniej ktoś najbliższy zmarł, to trudno sobie wyobrazić, że wtedy rozmowa o czymś z życia codziennego tego pacjenta będzie taka sobie dobra, jak jeszcze poprzednia. A nad tym się też zastanawiałem. Czytałem o panu, że prowadzi pan superwizję dla terapeutów i zastanawiałem się właśnie, jak wyglądają takie superwizje, z czym się zmagają terapeuci pracujący z innymi ludźmi w rozmowie na superwizji, czego oni tam szukają, albo czego powinni szukać może. Superwizje często pomagają zrozumieć terapeucie, jakie uczucia towarzyszą temu terapeucie w pracy z danym pacjentem. Czyli terapeuta jest nieświadom swoich uczuć? Może być niekiedy nieświadom swoich uczuć i kiedy to są uczucia, my je nazywamy przeciwprzeniesieniem, bo na przykład to będzie odpowiedź na przeniesienie pacjenta. No i one mogą wikłać i utrudniać. Może pan podać jakiś przykład przeciwprzeniesienia na przeniesienie pacjenta? Tak, na przykład sytuacja, kiedy pacjent przeżywa do mnie wrogie napięcie, bo tak przeżywa swojego ojca i to będzie to przeniesienie, a ja wtedy będę do tego pacjenta reagował jak ojciec do zbuntowanego syna. I to będzie moja odpowiedź na jego... Ale nieświadoma. Przedświadoma, bo da się to właśnie w konsultacji superwizyjnej zobaczyć i wtedy zdystansować się i wtedy już może dojść do analizy tego, co się dzieje w emocjach pacjenta, a innymi słowy, terapeuta nie będzie używał pacjenta do swojej sprawy. Terapeuta nie będzie używał pacjenta do swojej sprawy. Na przykład nierozwiązanego problemu z własnym synem, gdyby taki miał. To jest skomplikowane w takim razie życie terapeutów. Nie spodziewałem się, że to może być aż takie zagmatwane w gabinecie terapeutycznym. Nad czym się jeszcze pracuje w takim razie na superwizji? No, kiedy ten superwizant, mówiąc tak nieelegancko, kiedy ten superwizant jest mało doświadczony, to czasami to będzie taka podpowiedź, na co nie zwróciłeś uwagi. Albo jaki tutaj ważny fragment wypowiedzi pacjenta umknął tobie, a tam może być coś istotnego. Ale to będzie na podstawie tego, co ten terapeuta opowiada, co się wydarzyło na sesji. Albo na podstawie tego, co było w zapisanym sesji. Albo czyli co zapiskam. Też, tak, albo co się często też zdarza, jeżeli jest to uzgodnione z pacjentem, że to jest zapis audio albo zapis wideo. Można już takie rzeczy robić? Jeżeli pacjent się zgodzi, to tak. I to jest bardzo, bardzo cenne dla pracy superwizora. Superwizora. No bo tak. Później, jeśli terapeuta opowiada, co się wydarzyło, no to to jest takie, tak jak pan powiedział, to nie są obiektywne rzeczy. Tak. To jest bardzo subiektywne. Tak, tylko że ta subiektywność też może być poddana uwadze, no bo mogę powiedzieć osobie superwizowanej, zwraca moją uwagę, że pani mówi o samych zaletach tego spotkania. Czy to nie jest tak, że pani zależy na tym, żebym ja sobie dobrze o pani myślał, ale wtedy się nie przydam, gdybyśmy mieli poszukać, co można by poprawić w tej sesji. I odwrotna sytuacja będzie, kiedy taka terapeutka bądź terapeuta będzie mówił o samych negatywnych rzeczach, no które tak, się wydarzyły. Tak, to wtedy być może jakoś nie docenia siebie i to też by należało podać refleksji.
Czy to nie w pewien sposób nie dyskwalifikuje takiego terapeuty? Że jeśli przyjdzie do pana na superwizję i mówi same pozytywne rzeczy, to w pewnym sensie sam chyba się już powinien zorientować, że coś, że nie powinienem mówić o samych pozytywnych rzeczach. To był przykład przez pana podany, więc to możliwe, że on taki jest przejaskrawiony. Tak. Ale często młodzi terapeuci mają kłopot z docenieniem siebie i wtedy nie byłaby to dla mnie informacja, która każe kogoś usunąć z grona psychoterapeutów, tylko to jest wtedy praca nad tym, żeby ten ktoś właśnie umiał odróżnić, co potrafi, czego nie, albo gdzie są jego silne, a gdzie słabe punkty. I chyba w pewnym sensie to jest ścieżka każdego z nas, że w jakimś tam aspekcie siebie możemy nie doceniać, w jakimś aspekcie możemy się... Oczywiście, tak. I to... W tym sensie to jest droga. Mhm. Jak się przygotowałem to w podcaście, powiedział pan, że jest sporo związków, które są związkami pomiędzy na przykład kobietą a mężczyzną, natomiast nie ma w tych związkach przyjaźni. I to mnie zastanawiało. Że dla mnie to jest fascynujące, że funkcjonują związki, gdzie jednocześnie te dwie osoby nie przyjaźnią się. I druga rzecz, która mnie zastanawia, to jak właśnie ktoś opowiada o swoim związku i mówi, my jesteśmy takimi przyjaciółmi swoimi najlepszymi. I dla mnie to jest tak jakby absolutnie oczywiste, że jeśli jest się w związku, to powinna być też relacja przyjacielska. Ale z tych relacji wnioskuję, że to nie do końca tak jest. Wie pan, do gabinetu przychodzą ludzie, którzy mają kłopot. Mhm. To ci, którzy mają... taki, powiedziałbym, wielowymiarowy związek, gdyby odwołać się do takich starodawnych podziałów, dzisiaj też nie tracących na sensie, gdzie związek zawiera wymiar eros, wymiar filia i wymiar agape. Czyli wymiar agape. Związek erotyczny, związek uczuciowy i związek przyjaźniowy. No to gdy któregoś z tych elementów brak, no to wtedy jest to dyskomfort i wtedy to może być przedmiotem pracy terapeuty pary czy terapeuty rodzinnego. Jaka jest różnica pomiędzy tym komponentem przyjaźni i uczuciowości? No, przyjaźń bywa traktowana jako coś głębszego. Nawet, jeśli dobrze pamiętam, tak Leszek Kołakowski mówił, że przyjaźń jest więcej niż miłość, bo jest całkiem bezinteresowna. A miłość jest pewnego rodzaju wymianą, gdzie się... Przyjaźń właśnie też jest wymianą. Tak, ale właśnie przyjaźń jest wymianą. Mhm. To mówię, że przyjaźń jest wymianą, ale bezinteresowną. Natomiast uczucia biegną rozmaicie, emocje biegną rozmaicie i może tam być jakieś targanie, albo może tam być jakaś frustracja, jakiś niedostatek. No ale w każdym razie pełny związek, myślimy o związku pary, tak? Mhm. To jest związek, który zawiera te trzy elementy. I owszem, do gabinetu przychodzą osoby, które na którym z tych trzech wymiarów są sfrustrowane. Mhm. Ale ja nie pamiętam, czy powiedziałem kiedyś tak, że przyjaźń... No, jest tak szansa, powiedzieć. Że ja to tak zinterpretowałem, aha, albo że tak. Ja to po prostu zwyczajnie przekręciłem, ale wydaje mi się, że coś takiego... Ale zgodzę się z tym, że gdyby tak patrzeć, że są te trzy wymiary, no to jest sens poddać refleksji każdy z tych trzech. Mhm. Dla mnie podejrzane jest to przyjaźń i uczuciowość. To jest bardzo, bardzo bliskie siebie, moim zdaniem. Zgoda. Mhm. Nie, to jest bliskie siebie, ale to nie jest tożsame, bo uczucia to jest to, co bezpośrednio tak biegnie. Mhm. To tak jak pamiętam taką parę, gdzie jedna osoba do drugiej powiedziała, wiesz co, ja cię kocham, ale cię nie lubię. Szuka pan takiej... Nie wiem, czy jestem w stanie to zrozumieć moją małą głową. Ojej. To ja swoją starą głową panu podpowiem, że to może być tak, że właśnie kocham jest pewnego rodzaju, to widocznie miała na myśli owo agape, mhm. Czyli taka przyjaźń głęboka, czyli taka sytuacja, gdzie bardzo bym się zamartwił, gdyby tobie się coś złego stało. Natomiast nie lubię cię, ponieważ ile razy cię poproszę, żebyś sprzątał za sobą, to zawsze mi odpowiada sama sobie radź, co ma być posprzątane. Tak mi się... No,
tego typu, uproszczając. Jak teraz to sobie, o tym sobie myślę, to wydaje mi się, że to było wszystko w porządku, tylko prawdopodobnie ten gościu nie robił jakichś rzeczy i ta kobieta traciła zaufanie wobec niego. I z tego powodu przestawała go lubić, bo jakby oczekiwał, miała jakieś oczekiwania, których on nie spełniał. Ale to chyba nawet... Że to nie tylko to sprzątanie chodziło, tak? Może to sprzątanie rozumiem, że było przekładem tylko, więc pewnie no były tak, jakieś tak. inne rzeczy, których on po prostu nie spełniał. Zgoda, że pod spodem jest coś głębszego niż tylko sprzątanie, chociaż są ludzie tak bardzo przywiązani do tego, żeby było posprzątane, że nieposprzątanie oznacza widocznie unieważniasz mnie tym, że nie posprzątałeś i wtedy już to głębsze jest. Tak, plus sprzątanie ma jeszcze takie znaczenie metaforyczne, przynajmniej ja sobie o tym myślę, że no jak się sprząta, to jest czysto, jakby wszystko gra. Aha. Mam wrażenie, że troszeczkę tak jest, natomiast nie wiem, czy nie dopisuję do tego troszeczkę za bardzo jakiejś tam interpretacji. To ja bym powiedział, taka interpretacja jest jedną z możliwych. Okej, to zależy. Tak. Czy da się zrobić, jak się nad tym zastanawiam, czy da się stworzyć związek, na przykład, gdyby, załóżmy, że poznałbym kobietę i nie kocham tej kobiety, czy ja jestem w stanie sprawić, że ja bym pokochał tą kobietę za pomocą tego, w jaki sposób budujemy ten związek, czy miłość się tylko można znaleźć i ona się w pewnym momencie wydarza i mówię, okej, tą osobę kocham, a tej osoby nie kocham. Zastanawiam się, czy to jest do mnie pytanie, bo to jest pytanie do filozofa, a w dodatku filozofa uczuciowości, albo, ale będę ryzykował w takim razie. Dobra, ale ja słuchałem z panem rozmowy, gdzie poruszał pan takie tematy. Cię w to wciągnąć, tak? Dokładnie. Dobrze, że mnie pan przestrzegł, będę uważał na następny raz. Jak pan nie chce, to może nie musimy tego poruszać. Nie, absolutnie. Nie, to już zaszliśmy daleko. Spróbujmy. Gdybym patrzył na te pary, które mam, że tak powiem, we swoich wspomnieniach z gabinetu, a może także osoby, które znam z relacji pozagabinetowych, to byłbym tu optymistą. To znaczy, że związek może się zaczynać, to zwykle jest tak, związek się zaczyna od erosa, a potem się dołącza filia, a potem pogłębiona okoliczność to jest agape. Natomiast gdyby tak, ale też są rzeczywiście tak, jak patrzę na to, że są takie związki, które zaczynają się od przyjaźni, a potem się coś budzi takiego w ciele albo takiego w zmysłowości, może tak powiedzmy, że dochodzi do tego, że to buduje się z tego związek trwały. I tutaj by chyba należało wejść na chwilkę na ambonę i powiedzieć, że związek to jest coś, o co trzeba dbać. Że to nie jest tak, że to jest tak, jak ja wiem, coś się dostanie sztabkę złota i byle nie zardzewiała, skąd wiadomo, że nie rdzewieje, no to jest albo nawet zyskuje na wartości. Że związek to jest coś, o co trzeba dbać. Zastanawiam się teraz, czy to pytanie było adekwatne do pana. I tak sobie, jak to analizuję z mojej perspektywy, to wydaje mi się, że pan byłby nawet lepszą osobą do zapytania, bo teraz jeśli zapytam o to filozofa, który się zajmuje uczciwością, to on mi powie, jak piszą w książkach. Natomiast jeśli pytam pana, to pan mi odpowie ze swojego własnego doświadczenia, z realnej pracy z ludźmi i wydaje mi się, że to dla mnie ma większą wartość niż pytanie filozofa. No rzeczywiście, dlatego nie uchyliłem się od odpowiedzi. A w dodatku 2 lata studiowałem filozofię, więc tak sobie pozwoliłem na takie zaglądnięcie do tego podwórka. Czyli według pana da się to zrobić? To mnie zastanawiało. To mnie zastanawiało właśnie, jak z pana perspektywy to będzie wyglądało. Czy da się to w pewnym sensie tak jakby wybrać sobie partnerkę, w której się zakocham? Dwa warunki bym podał. Po pierwsze, że trzeba dbać, a po drugie, że trzeba sprawdzać, na ile związek jest związkiem dwojga. W takim sensie, na ile między mężczyzną a kobietą, albo między mężczyzną a mężczyzną, więc nie wykluczając, czy to będzie para homoseksualna, czy heteroseksualna, będzie ważne, czy oni są zaiste we dwoje, czy między nimi są też cienie ich rodziców na przykład. Czyli czy oni są gotowi do bycia ze sobą takimi, jakimi są? Dobrze to rozumiem? Czy nie są narażeni na przeniesienia,
Na przykład, jeżeli mąż widzi w żonie także swoją matkę, która zawsze narzekała, to zacznie w żonie też widzieć tę, która zawsze narzeka. I na siłę interpretować niektóre zachowania, jakby miały prowadzić do... Tak, do tamtego szlaku. Więc terapia będzie nieraz polegała na tym, że będziemy starali się, by ta para była... nazwijmy to, w wolnym związku. W wolnym, w znaczeniu wolnym od tych przodków, którzy mogą zasłaniać im siebie nawzajem. Czy da się być w ogóle wolny od tych przodków? Nie w takim sensie pełnym, dostatecznym, bo przecież w nas dalej są zawsze nasi rodzice i pradziadowie także, których na oczy nie widzieliśmy. Ale chodziłoby o to, żeby to, co w nich byłoby jakimś cieniem, albo jakimś cierpieniem, albo jakąś niedokończoną sprawą, żeby tego nie było między partnerami, czy partnerkami, czy osobami w związku. Czyli żebyśmy nauczyli się wyłapywać jakieś niepotrzebne nadinterpretacje pewnych zachowań, tak, które są tak. naleciałościami z przeszłości. Właśnie to, tak. Okej. Bardzo mi się przyjemnie z panem rozmawia. Dziękuję. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Zastanawiałem się nad tym, na jakie pytania aktualnie pan sam szuka odpowiedzi. Ja chyba, nie wiem, czy to jest, no tak, to jest szukanie pytań. Nie, męczy mnie to, co się dzieje w Polsce. To ja sobie zadaję pytanie, czy co mogę zrobić, żeby Polska mniej... Jezu, to będzie strasznie patetyczne. Nie ma rady, nie ma zmiłuj. Co może być zrobione, może tak powiem oględniej, żeby było mniej... żeby słabsza była ta spirala wrogości, która się w Polsce dzieje. Co pan ma na myśli, mówiąc spirala wrogości? Że są... Wie pan, jak w PRL-u żyłem, to podział na oni i my... To był podział na wąską grupę władzy PZPR-owskiej i my, to znaczy społeczeństwo. No jakoś się przyzwyczailiśmy, potem był sierpień, potem była Solidarność, potem była wolność. Mhm. A teraz jest podział na my i oni, nie według tylko rządzący i rządzeni, tylko na dwie grupy wzajemnie się unieważniające. Dwie grupy wzajemnie się unieważniające w znaczeniu prawa i lewa strona polityczna? Tak, przy czym prawica, lewica to jest niejednoznaczne, bo czy to chodzi o prawicę w znaczeniu ekonomicznym, czy w znaczeniu kulturowym. Czy chodzi o lewicę w znaczeniu ekonomicznym, czy kulturowym. Więc to najkrócej rzecz biorąc, PiS, antypiS, tak bym powiedział. I to jest coś, co mnie przejmuje, bo w tym dostrzegam bardzo poważne zagrożenie dla zarówno siły tego społeczeństwa, jak i zagrożenie dla przeżywania świata i swojej sytuacji dla poszczególnych obywateli. No, nienawiść jest niezdrowa. Tak bym to powiedział za jednym z... Sformułowaniem. Jeden arabski filozof sprzed 2000 lat tak powiedział i dzisiaj mu trzeba przyznać rację. Nienawiść jest niezdrowa. A wiele jej w powietrzu. Wymyślił pan w takim razie, co można potencjalnie zrobić? Co można by potencjalnie zrobić? Kiedyś dostałem takie pytanie, gdyby Polska była rodziną, to zaprosiłbym na terapię rodzin państwa polskich. Nawet kiedyś popełniłem taki artykuł, że taką wyimaginowaną rodzinę, którzy się nazywali polscy, przyszli do gabinetu i tam był jeden ksenofob, był jeden, który właśnie wyjeżdżał za granicę, jeszcze jakieś tam konstelacje międzyludzkie się pojawiły. Tylko, że problem polegał na tym, że ci państwo polscy zgłosili się na terapię.
a Polska się na terapię nie zgłosi. Natomiast mnie to nie uspokaja, tylko trwoży dalej. Widzę taką okoliczność. Chciałbym, żeby ludzie poszli do wyborów, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, i to będzie groźne, uwaga, że będziemy mieli taką Polskę, na jaką sobie zasługujemy. Kto powiedział, że aktualnie tak nie jest? Tak, owszem. Ja jestem gotów przyjąć tę bolesną pana interpretację. Ja bym był nawet gotów powiedzieć, że dokładnie tak jest, bo jakby miało być inaczej. Tak. Jeśli idąc torem myślenia, że jesteśmy kowalem swojego losu i że to, na co sobie zapracujemy, to dzieje się na zewnątrz, no to w gruncie rzeczy tak dokładnie jest. Chociaż nie jeden na pocieszenie powiedziałby, oprócz tego, że jest kowal, to jest jeszcze tak, że człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Ale kto by tutaj był Panem Bogiem? Wtedy jest pytanie. Nie, ale zostawiając metafory na boku, to ja się rzeczywiście obawiam, gdybym miał to tak skrajnie sformułować, to ja się obawiam tego, że to, co się dzieje w Polsce, nas zbliża do wschodu. I to jest mój osobisty dramat. Osobisty o tyle mniej, że już mam swoje lata, ale jak myślę o swoich dzieciach i swoich wnukach, to jestem w strachu o to, co ich czeka. I mówi pan stricte o takie kulturowo-polityczne aspekty? Myślę o tym, tak. Mm-hmm. Tak. No można powiedzieć w ogóle, co się ze światem dzieje. Już nawet odstawiając wojnę, globalne ocieplenie. Nie, chociaż nie. To wojna i globalne ocieplenie, i globalne cierpienie związane z globalnym ociepleniem. Jest to jeszcze sztuczna inteligencja, jest dużo zagrożeń. Tak. I to mnie tworzy rzeczywiście. Tylko, że szukając odpowiedzi, pan mnie pytał, nad czym myślę. Co ja jako obywatel, albo co każdy jako obywatel może zrobić, żeby nie tyle, żeby nie było zła na świecie, bo w to nie wierzę. To jest zbyt idealistyczne. Tak, albo to jest w raju, jeżeli istnieje. Natomiast żeby było, to mnie się wydaje i taka mi przyświeca idea, z którą się chętnie z panem dzielę, że ważne jest być po dobrej stronie mocy. Albo żeby w dobrym biegu uczestniczyć, jakby powiedział ewangelista. Ale wszyscy myślą zawsze, że są po dobrej stronie mocy. Przynajmniej most of the time. Tak. No to w takim razie sprawdzajmy to. Mhm. Znaczy każdy niech sobie sprawdzi i od czego będzie... Idę za pana myślą. Mi się wydaje, to jest ważne, że... po czym poznaję, że to jest dobra strona. Mhm. Czyli należałoby rzeczywistość sproblematyzować, sprawdzić, przyglądnąć się i przynajmniej tyle zrobić, że jak sprawdzisz, co jest dobre dla ciebie i twoich bliskich i twojego społeczeństwa, to żebyś wziął udział w wyborach. Mhm. Dlatego, że wtedy będziesz mógł powiedzieć, że jesteś po jakiejś stronie. Mhm. Nie, ktoś na to może powiedzieć, no co tam mój jeden głosik w stosunku do kilkunastu milionów. Mhm. Ale będziesz mógł przynajmniej powiedzieć, że uczestniczyły, że... To jest tak jak wstawienie się w tej rozmowie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że powiedzenie, chociaż spróbowanie zrobić coś i żeby dla samego siebie, żeby być spokojnym. Tak. Zrobiłem coś, jeśli się nie udało, to się nie udało, ale wykonałem akcję. Właśnie, to jest analogiczna sytuacja, że nie... Nie chowam się. Nie chowam się. Bo polityka, bo wszystko jest polityczne, bo możesz się ty polityką nie ciekawić, ale polityka interesuje się tobą. No różne są takie... Tak, może powiedzmy słuchaczom, bo ja ci panu wcześniej powiedziałem, że ja nie chodzę na wybory, więc mam wrażenie, że już się pan troszeczkę... Czy do tego pije. Tak, więc chciałem, tak. Więc chciałem to dorzucić. Byłem raz. Chciałbym tylko powiedzieć, że byłem raz. Raz się dałem namówić. Natomiast moja perspektywa na to jest taka, że jest bardzo ciężko, jakby dużo może zrobić jednostka i dużo osób może zrobić wiele zgrupowanych jednostek, tylko że zarządzanie dużą grupą zgrupowanych jednostek jest niesłychanie trudne.
I ja jestem bardziej po stronie tego, żeby starać się zrobić jak najwięcej samemu, jako jedna osoba w arenie tego, na co ja mam realnie wpływ, niż iść gdzieś tam, próbować się dogadywać przez następne 5 lat. Jedni mówią to, inni mówią tamto, trzeci się ze mną zgadają, a później za plecami się ze mną nie zgadzają. I to jest takie, mogę iść tam i nic nie zrobić przez 3 miesiące. Mogę iść tutaj, gdzie pracuję gdzieś nad swoimi rzeczami i mieć z tego świetne wyniki, bo będę miał na to realny wpływ. Ja się staram w ten sposób domyśleć i wydaje mi się, że z mojej perspektywy to jest dużo bardziej produktywne. Ale to nie są pomysły rozłączne. Mhm. Mnie to się podoba, że pan może robić to, na co pan ma wpływ i że ma pan wtedy poczucie dobrej sprawczości. Mhm. I to jest cenne i to nie jest kwestionowalne. Natomiast w sprawie pod tytułem wybory, to gdyby popatrzeć na politykę, że to jest gra sił i gra tylko cynicznych graczy, no to wtedy pan siebie i tych rozmówców, których pan przekona, zniechęci. Mhm. Ja absolutnie nikogo nie chcę zniechęcać. Tak, tak, ale nawet gdyby brać pod uwagę, że pana głos nie jest pan jedyny, który w ten sposób rozumuje. Mnie się wydaje, że wersja pod tytułem ten świat jest trudny, groźny, niebezpieczny, ale ważne jest mieć własne stanowisko i własny ogląd sytuacji, że to warto tak mieć. To znaczy warto mieć własne zdanie, nie chowając się za tezą wart płac pałaca, albo oni tam wszyscy kradną, albo to jest i tak dalej. Ja bym też chciał powiedzieć, że to nie jest tak, że ja jestem jakiś taki teoriospiskowy, nieufny, no tak, wielce tak. Nieufny i że oni mnie okradną i że to są ci źli politycy i że z nimi w ogóle nie może. To wcale tak nie jest. Ja po prostu, dla mnie to jest kolejna rzecz, na którą ja nie mam czasu i jest mnóstwo innych rzeczy, którymi też się nie zajmuję. I polityką. To nie jest tak, że to jest, że jestem jakiś taki antypolityczny, antypolski, anty... No tak, tak. Nie, ja nie mam poczucia, że pan jest niewrażliwy, tylko że dokonuje pan takiego wyboru. Świadomego wyboru. Tak, gdzie ja mogę to zrobić i mogę też tego nie zrobić. I wolę się zajmować innymi rzeczami. No, tylko że jeżeli to jest kwestia czasu, tak? Bo pan mówi, nie mam czasu na politykę. W pewnym sensie tak, tylko że jak od razu sobie myślę, no dobra, ile ci zajmuje pójść na wybory? No nie zajmuje to za dużo czasu, ale wtedy muszę wiedzieć, na kogo głosuję, bo jest mi głupio zakreślać te rzeczy, które się zakreśla, jak nie wiem, kto to jest. A teraz, żebym z moim perfekcjonistycznym podejściem, żebym ja się zapoznał z tym, co ci ludzie rzeczywiście sobą reprezentują, to jest dużo wysiłku. Zgoda. Były takie badania, że głosy łatwiej oddać na kogoś, kto nie chodzi na zebrania wyborcze w zielonej koszuli, tylko w jasno-niebieskiej. Mhm. Zbadano. Mhm. Że łatwiej nam wybrać niebieskiej. Że musi być przystojny. Lepiej, że bardziej przekonujący jest przystojny. I że pan nie chce w takie coś wchodzić, że musi pan mieć rozeznanie. To mnie przekonuje. Ale wątpi pan? Nie, okej. Okay. Tak. No jednym słowem, żeby pana wybór nie był przypadkowy. Dokładnie. Tak. No to wtedy chyba powstaje takie pytanie, jakie sprawy uważa pan ważne że są ważne dla kraju, albo dla społeczeństwa, albo dla pana rodziny. Mhm. Na przykład, na ile dla pana jest ważne to, czy przybywa nieufności międzyludzkiej, czy nie przybywa? No to ciekawe, jak pan to uzasadni. Jakby miał to przypisać do tego, jaki wybór podejmę polityczny. Dobrze. Na przykład od kogo pan słyszy tezy ksenofobijne, a od kogo nie? Mhm. Okay. Jeżeli to jest dla pana ważne, to wtedy pan szuka, sprawdza, w jakiej to mianowicie partii są ci, którzy głoszą tezy ksenofobijne i na tych pan nie głosuje, a głosuje pan na tych, którzy mają w sobie większą otwartość. Mm-hmm. Potem jest pytanie, na przykład kto głosi, że... No nie chcę teraz wkraczać w takie delikatne, ale trudno. Na przykład kto głosi, że... Aborcyjne sprawy są takie dosyć poważne. Na przykład aborcja. Albo czy ktoś głosi, że homoseksualność to jest
patologia i że należy ją leczyć, albo że to jest, należy ich wykluczać? Mhm. Czy też pan uważa, że osobie homoseksualnej należy się szacunek i należy się takie prawo jak osobie niehomoseksualnej? Czy tylko... I tym podobne parametry, czyli one różnicują polityków. Czyli w taki prosty sposób mógłbym podjąć tę decyzję, już jakby nie zagłębiać się w ogóle dalej. Po prostu zobaczyć, kto ogłosi coś, z czym się na 100% nie zgadzam i pójść w drugą stronę. Podobnie, to są sprawy na przykład obyczajowe, ale równie dobrze można patrzeć na lewica, prawica w znaczeniu gospodarczym. Na ile biedny powinien być wspomagany, a na ile powinien być lekceważony. Mhm. I to będzie też bardziej spojrzenie między tymi, co nazywamy właśnie wolnorynkowcami, a tymi, co nazywam bardziej wrażliwymi społecznie. Mhm. Więc są pewne parametry, które... I nie musi pan do tego czytać Karla Schmidta, ani na przykład, ja wiem, Lewinasa, żeby się tym zajmować i... tak. Albo na przykład... Czy pan uważa, że wpływ Kościoła na politykę powinien być większy czy mniejszy? I tak dalej, i tak dalej. To jest chyba argument, który mnie najbardziej z tego wszystkiego przekonuje. Co nie musi, dodam, co nie musi wcale oznaczać podziału na katolików i niekatolików. Tak, jasne. Bo znam wielu katolików, którzy... Nie chcą, żeby Kościół miał wpływ na politykę. Tak, a traktują chrześcijaństwo jako ważną wartość głoszącą miłość i miłosierdzie. Mhm. Jest we mnie jakiś opór, którego jeszcze nie potrafię opisać jakoś racjonalnie, ale mam coś takiego, że nawet jak pan mi to w ten sposób wykłada, to się wydaje bardzo proste, natomiast ja wciąż czuję opór. Mhm. Więc, ale się zastanawiam nad tym, zastanawiam się, skąd się bierze ten opór, jak go sobie rozpisać i czy ten opór ma w ogóle jakiś sens, czy to jest jakieś... wyniesione z dzieciństwa. Albo może to jest, ja bym domyślał się, że może też mieć znaczenie to, że dzisiaj... Ja mam trochę, wydaje mi się, że to trochę wynika z tego, że ja mam wrażenie, że oni mają mnie w dupie, to ja też ich mam w dupie. Ja bym to tak określił. Aha. Ale to w takim razie to nie jest pana pogląd, tylko to są pana emocje. Mhm. Tak. A jednak lepiej po emocji sięgnąć do refleksji. Okej. Okay. Tak. Dlatego mówię, że to trzeba, muszę się nad tym troszeczkę więcej zastanowić. Bo... Tak, nawet mam taki zamysł, żeby powstała taka opowieść, która się nazywa Era, że najpierw jest emocja, potem jest refleksja, a potem jest akcja. Mhm. Czyli najpierw pan ma przekonanie, że pana mają w dupie, potem jest refleksja, że może tak niekoniecznie jest, a potem jest akcja, że pan idzie na wybory. Będę musiał skorzystać z tego kursu. Trzymam kciuki. Tak, swoją drogą, to jak już o tym rozmawiamy, chciałbym pozdrowić chłopaków z eufire.pl. Tak. I oni też pozwolili mi się z panem skontaktować, za to jestem wdzięczny. Też pozdrawiam. Więc postanowiłem ich wspomnieć. Pytanie o to, nad czym pan się zastanawia, zadałem. Natomiast jeszcze ciekawszym pytaniem wydaje mi się, co chciałby, żeby... Na jakie pytanie chciałby pan, żeby każdy człowiek znał odpowiedź? No, ja mogę powiedzieć, jakie pytanie ludzie sobie zadają. Ludzie sobie zadają, jedni sobie zadają pytanie, jak żyć, inni sobie zadają pytanie, jaki jest sens życia. Jeszcze inni sobie zadają pytanie, jak dotrwać do pierwszego. Inni sobie zadają pytanie, czy jak ktoś ma inny kolor skóry, to mi zagraża, czy nie. I tak dalej. Więc znowu różne... perspektywy w zależności od tego, w jakiej sytuacji dana osoba się tak znajduje. Nie każdy ma czas zastanawiać się nad sensem życia. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, czy... No może to jest tak, zgoda, że to nie jest może kwestia czasu, tylko to jest to, co... Sytuacji życiowej. Jest hierarchia potrzeb, prawda? Najpierw ktoś musi mieć coś do zjedzenia, a jak już jest syty, wtedy będzie się zastanawiał nad tym, jaki jest sens życia. Tak. Mhm. Czyli nie ma pan jakiegoś, bo tak się spodziewałem, że będzie pan miał, że gdzieś tam z gabinetu mógł pan wynieść właśnie, że na jakieś pytanie ludzie jak sobie odpowiedzą, to jest im zdecydowanie lepiej. Aha. Nie, to nie potrafię. Dobra. Mam jeszcze dwa pytania takie bardziej osobiste, które mnie zastanawiały. Jak słuchałem sobie podcastów z panem, to wydaje mi się pan taką osobą, która
samemu sobie odpowiedziała na bardzo wiele pytań. Wtedy od razu przeszło do mnie moje standardowe pytanie, które zadaję moim gościom, czyli czy w takim razie panu zdarza się, że panu się czegoś nie chce i musi się pan do tego zmusić, albo czy pan prokrastynuje? Czyli, że wie pan o co pytam. Tak. Raczej nie prokrastynuję, natomiast znaczy nie zwlekam z wykonaniem tego, co sobie daję jako zadanie. Ale może to jest kwestia mojego PESEL-u, wie pan, że ja się urodziłem w pierwszej połowie XX wieku, więc to już mi pozwala na takie spojrzenie no, z pewnego dystansu, ale nie takiego dystansu pasywnego, tylko z dystansu, że mnie mniej podniecają sprawy, które 50 lat temu mnie podniecały. Ale to nie oznacza, że właśnie się kładę na kanapie i patrzę na chmury w niebie. Ale jak pan na przykład pisze? Pisanie jest trudnym zadaniem. Żeby pisać. Napisać długą, soczystą treść, to jest trudne. Czyli takich rzeczy pan nie prokrastynuje, albo nie ma pan tak, że no, trochę mi się dzisiaj nie chce, może zrobię to jutro? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Ale dlatego, znaczy inaczej mam. Ja mam tak, że mam stan psychofizyczny taki, że mi się chce. To jest często rano, kiedy jeszcze ludzie śpią, a ja mam wtedy mam umysł odpoczęty. Natomiast jak coś jest po godzinie 21, no to raczej Champions League albo jakieś inne przyjemności, które nie wymagają wysiłku intelektualnego. Natomiast nie bardzo jak mam prokrastynować, jak się z panem mówiłem na określoną datę. To jest inna sytuacja, bo ja tutaj dlatego, to jest jeden z powodów, naprawdę, to jest jeden z powodów, dla którego ja prowadzę podcasty. Bo zauważyłem, że jak byłem w pracy, to nigdy nie przekładałem spotkań. I to był jeden z powodów, dla których stwierdziłem, okej, jeśli będę pracował z ludźmi i będę się z nimi widywał, to ja tego nigdy nie przełożę. Mam za dużo szacunku do drugiego człowieka. No rozumiem. I nigdy nie przełożę podcastu. Oprócz sytuacji, gdzie naprawdę musiałem. Ale ja mam taką sytuację. Wie pan, że jak się mówię z pacjentem, to też nie mogę przełożyć. Ani, albo... Ale pisanie książki może pan przełożyć. Ale też mam jakieś deadline'y. I teraz właśnie kończę redakcję naukową książki, która ma się ukazać niedługo i mam do końca, do połowy miesiąca zrobić. No to czyli w pewnym sensie... sprawdzam, czy mam okienka, kiedy będę mógł to zrobić. Zrobię. To jest wypracowane przez lata, czy zawsze pan tak miał? Rzeczywiście jakoś prokrastynacja chyba mnie tak nie łapie, ale nie, ja nie chcę powiedzieć, że jakiś ten De Barbaro świetny, bo nie zwleka, tylko że mam różne inne wady, o których nie powiem. Dobrze? Czyli dobrze wyczułem, byłem ciekawy właśnie. Myślę, że są tacy ludzie, jest ich bardzo mało. Ja bym chciał być kiedyś taką osobą, natomiast to jest dla mnie trudne. Jest dla mnie bardzo trudne określić, ile ja jestem w stanie w ciągu dnia zrobić. Z reguły biorę sobie za dużo i pewnie dlatego później zwlekam. Natomiast to jest dla mnie skomplikowane, dlatego często rozmawiam o tym z gośćmi, bo znowu dziś dojdę do jakiejś ściany i znowu widzę, że zaczynam odkładać rzeczy i zastanawiam się, jak z tego wyjść. Ale może wcześniej to jest właśnie ten wątek, żeby nie brać za dużo. Ja mam do tego... dwoje instancje. Żona pilnuje i kalendarz pilnuje. I dzięki temu może... Żona pilnuje, to znaczy? No mówi, nie bierz na siebie tyle, żebyś nie miał czasu na rodzinę. I chwała Bogu, ona o to dba. Tak, to jest dobrze mieć taką osobę. To jest skarb. Ja chciałem jeszcze pana zapytać o łączenie pracy terapeuty i psychiatry, bo to jest nie aż takie częste połączenie, przynajmniej z mojej perspektywy. Jak to się łączy? Czy to na pewno to jest ogromna pomoc, tak strzelam, że to jest ogromna pomoc i czy na przykład jak spotyka się z pacjentami, to dzieli pan to na wizytę psychiatryczną i terapeutyczną, czy to jest zawsze razem, czy jak to wygląda w praktyce? Rozmaicie jest. Mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie tylko jako do psychoterapeuty. Mam pacjentów, którzy przychodzą tylko do mnie jako do psychiatry, a na psychoterapię chodzą gdzie indziej. Mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie na psychoterapię, a
No, jednym słowem, do psychiatry przychodzą, a nie do psychoterapeuty, albo odwrotnie. I wreszcie mam taki, który łączę jedno z drugim. Mhm. Ale to jest wyzwanie, dlatego że ja myślę, że umysł psychiatry inaczej pracuje niż umysł psychoterapeuty. Mhm. I to jest być może ten wątek, który pan dotknął. Psychoterapeuta... To zależy, my stosuję. Tak, ale, ale mimo wszystko poszukajmy jakichś reguł, żeby nasi słuchacze i widzowie nie skończyli na tym, że wszystko od wszystkiego zależy i w związku z tym się nie da powiedzieć. Więc powiedziałbym tak, że psychoterapeuta jest w pozycji niewiedzenia i wspólnego z pacjentem poszukiwania. I to jest, on ma być wypełniony znakiem zapytania, czy takim klimatem. Jego ruch myśli ma być energizowany przez znaki zapytania. Wydobywanie. Tak. Natomiast, przepraszam. Nic się nie stało. Natomiast psychiatra to jest lekarz, który ma wiedzieć, ma umieć zdiagnozować, ma umieć przepisać odpowiedni lek. Czyli tam oczywiście jest miejsce na dopytywanie, na dowiadywanie, może nie dopytywanie, dowiadywanie się, a potem na decyzję. Mhm. I to trzeba jakoś łączyć. Można powiedzieć tak, że na poziomie takim teoretycznym to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest tak jakby stykały się dwie krainy. Wiedza o mózgu i wiedza o umyśle. Mhm. I jak to ze sobą łączyć, to jest ciekawe i trudne. Dla filozofów to jest zagadnienie, właśnie problem psychofizyczny tak zwany. A tym bardziej, że o mózgu nie wiemy jeszcze aż tak dużo, żeby można ale było... Ale coraz więcej. Coś fenomenalnego. Jak sobie przypomnę, co wiedzieliśmy o mózgu, jak ja byłem studentem medycyny, a co dzisiaj wiadomo, to jest... Przełom. Przełom, tak. Mhm. Szukałem słowa, bo nie przepaść, tylko przełom. Czy to prawda? Wyczuł pan, bo pan widział poziom tego kubka, tak. Czasami, to mi się zdarza tylko czasami. Czasami nie zauważę. Tak. Ja kończę zaziębienie, więc tym bardziej nie chcę panu głosem Armstronga zatruwać. Proszę fonii. Bardzo. Dziękuję. Ostatnio był u mnie... Nie będę mówił kto, żeby pana nie peszyć. Nie mówić, że z kimś się tam będzie pan nie zgadzał. W każdym razie osoba powiedziała, że dobry psychiatra nigdy nie wypisuje leków na pierwszym spotkaniu, chyba że ktoś ma myśli samobójcze. I tak się nad tym zastanawiałem i nie mam wystarczająco wiedzy, żeby wiedzieć, czy to prawda, czy nie, więc postanowiłem zapytać pana. No, byłbym ostrożny z dzieleniem psychiatrów na dobrych i złych według tego kryterium. Mhm. Ale rozumiem w tym taką myśl, że potrzeba czasu do tego, żeby dotrzeć do istoty problemu. Z istoty problemu będzie wynikała farmakoterapia. I to rozumiem. Czyli teoretycznie jest bardzo ciężko wyczuć problem na pierwszym spotkaniu. Ja bym powiedział tak, bywa tak, że to wiadomo w miarę rychło. Mhm. Ale to nie jest tylko kwestia przepisania recepty. Bo receptę, czasem można w miarę rychło wiedzieć, co byłoby tu dobrze przepisać. Mhm. Ale to jest nie tylko kwestia przepisania leku, tylko to jest także kwestia przymierza terapeutycznego. To znaczy, żeby ten przepisany lek... Był wsparty terapią. Był wsparty rozumieniem pacjenta o sensie tego leku. Mhm. Że jak ja, gdybym był tam alergologiem i ktoś przychodzi z objawami astmetycznymi, ja przepisuję lek na astmę, to nie trzeba dużo pacjenta namawiać do tego, no, jak pan weźmie ten lek, to panu ataki astmy będą słabsze. No to właściwie sprawa jest w miarę jednoznaczna. Natomiast jak ktoś ma problemy ze snem, albo jak ktoś ma problemy z dogadaniem się z ludźmi, albo jak ktoś ma
problemy, że go boli głowa, a dowiedział się od internisty i od neurologa, że głowa jest w porządku, że to widocznie tak zwane nerwy. Mm-hmm. No to jak ja wtedy bym miał mu przepisać lek... To za szybko zdecydowanie. Za szybko on nie będzie wiedział, o co chodzi. Dlaczego ja przepisuję jakiś lek? Albo on na przykład jest, no bywa smutny, ktoś mi powiedział, że jest depresja, to więc przyszedł do psychiatry, ale wie pan, jak to leki uzależniają. No, takie różne przecież są poglądy, które niekoniecznie muszą być ufundowane na prawdzie, tylko to są takie poglądy popularne, nazwijmy to elegancko. No i wtedy potrzebne jest nie przepisanie leku, tylko uzgodnienie farmakoterapii. Mhm. I to jest ten drugi aspekt, oprócz tego, że diagnoza musi być niepłytka, to jeszcze musi być zrozumienie dla poczynań, dla decyzji. Zrozumienie dla poczynań pacjenta. Dla decyzji. To musi być uzgodnione. Mm-hmm. Dlaczego? Że pacjent musi wiedzieć, dlaczego, po co miałby brać ten lek, jakie są ewentualnie objawy uboczne, kiedy należy się spodziewać efektu, bo przecież leki przeciwdepresyjne niekoniecznie od razu działają, albo czego nie wolno, bo na przykład przy tym leku nie wolno pić alkohol i tak dalej, i tak dalej. I zawsze jest wprowadzenie terapii? Zawsze jest wprowadzenie terapii jeszcze dodatkowo? Czy to nie do wszystkich aspektów? Jak rozumieć, znaczy jeżeli rozumieć psychoterapię bardzo wąsko, jako określony styl prowadzenia, na przykład psychodynamiczny, czy narracyjny, czy systemowy i tak dalej, to nie zawsze, bo psychiatra może być tym, który prowadzi taką terapię, jak to nazywamy, podtrzymującą. Ale nie wyobrażam sobie psychiatry, który by nie oddziaływał psychoterapeutycznie, nawet jeżeli tak tego nie nazwie. Mhm. Zawsze jest oddziaływanie psychoterapeutyczne, ono może być bardziej poddane refleksji lub mniej, ale no, psychiatra to nie jest ktoś, kto jest od przepisania recept. Jak tam, a smutno mi dalej, no to przepisuję panu efektin. Proszę się zgłosić za 3 miesiące. No to byłby nonsens i to byłaby kompromitacja naszego zawodu. Czyli to było, może nie absolutnie dokładnie prawda, ale dużo prawdy było w tym stwierdzeniu. Że jeżeli to stwierdzenie oznacza, że diagnoza powinna być głęboka i że powinno być także zbudowane przymierze, to może do tego jedno spotkanie nie wystarczyć, ale może też być sytuacja alarmowa. Nie wiem, czy to tylko jest kwestia myśli samobójczych, ale to może być także kwestia psychotycznych zachowań. I wtedy szczególnie trudna może być kwestia zbudowania przymierza. Mhm. Jeżeli pacjent ma objawy psychotyczne, na przykład urojenia czy mamy, to powiedzenie mu, proszę zażyć te leki, bo pan ma urojenia, no to byłby nonsens. Bo pacjent, który ma urojenie, nie będzie mówił, dzień dobry, mam urojenia. Tylko będzie mówił o swoich przeżyciach, które w języku psychiatrycznym będą urojeniami. Mm-hmm. Będzie ciężko do tego dojść, plus jeszcze ten pacjent może nie chce za bardzo o tym mówić na początku. Właśnie. Jak była u mnie też jedna pani, która była psychiatrką, nie wiem jak się mówi, powiedziała, że nie wszyscy psychiatrzy uznają ADHD. Mm-hmm. Pan się z tym spotkał? Spotkałem się, bo to jest termin historyczny. Mhm. To znaczy, to się tak stało, że jeden amerykański, nie pamiętam już nazwiska, dziennikarz przeczytał o ADHD u dzieci i powiedział, o ja mam to samo. Mhm. I tak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu powstało ADHD dla dorosłych. Ale nie chcę trywializować zagadnienia, tylko chcę zwrócić uwagę, że diagnostyka w psychiatrii się rzeczywiście zmienia. Mhm. I coś, co dawniej dziecko było niegrzeczne, a dzisiaj ma ADHD. Dawniej ktoś cierpiał na przedłużoną żałobę, a dzisiaj ma zespół depresyjny. Można by jeszcze parę takich przykładów na poszerzanie słownika psychiatrycznego z jednym chwalebnym wyjątkiem wyjęcia diagnozy z słownika psychiatrycznego, to jest sytuacja, kiedy ktoś określa się jako osoba homoseksualna. Mhm. To dawniej było w słowniku psychiatrycznym, chwalić Boga, wyjęte ze słownika psychiatrycznego. Ale na ogół diagnostyka się, że tak powiem, słownik psychiatryczny pęcznieje. Mhm. Więc w tym sensie to jest coś, co jest kwestią pewnego rodzaju
nieprzypadkowego i często sensownego uzgodnienia w środowisku psychiatrycznym. Czyli to nie jest tak, że niektórzy psychiatrzy się z tym nie zgadzają, bo nie wierzą w istnienie, tylko to jest kwestia troszeczkę bardziej złożona. Złożona, bo to jest kwestia tego, co my nazywamy konstruktem społecznym, prawda? Mhm. No, z psychiatrią jest tak, że nazwy mają swój wydźwięk emocjonalny. Na przykład, jeżeli ktoś powie, że choruje na astmę albo ma kamienie nerkowe, no to to jest w miarę neutralne. Ale jak ktoś powie, a ja mam schizofrenię. Albo mam depresję. To już... Albo mam depresję, tylko że depresja jest jeszcze nie taka groźna, ale schizofrenia już tworzy takie wykluczenie społeczne. Uh-huh. I że przeciwko temu psychiatrzy starają się jakoś działać, to znaczy jakoś pracować z osobami chorującymi na schizofrenię, żeby się ta schizofrenia nie stała piętnem. Nie, żeby oni się też nie czuli wyobcowani przez właśnie, to. Właśnie, tak. I dużo się w tej sprawie zmieniło w ciągu tych lat, kiedy ja pracuję jako psychiatra, to można powiedzieć, jest postęp, ale ciągle niezadowalający. Ale w ADHD chyba nie ma czy takiego piętna społecznego, prawda? Nie, przeciwnie. Bywa to niekiedy wręcz jako... Jak ja byłem mały i kumpel mi powiedział, że ma stwierdzone ADHD, to ja sobie pomyślałem, ja też bym chciał mieć ADHD. Pamiętam to jak dzisiaj. Bo dla mnie ADHD to było takie bycie silnym, dużo jest więcej człowieka. Wolno, nie? Tak. Więc to było dla mnie takim... Bycie sprawniejszy. No właśnie, tak, ale wtedy można by opisywać zjawisko chowania się za diagnozę, prawda? To jest ale pytanie. Ja wtedy byłem za młody, żeby wiedzieć o takich rzeczach w ogóle. Po prostu kojarzyłem, że ludzie, którzy mają siłę i dużo ich, i dużo są głośni i dużo robią, to często mówi się, że mają ADHD. To tyle. No tak, no właśnie. I wtedy można się szef mówi, co ty tutaj jesteś taki chaotyczny, a przepraszam, mam ADHD. Chodzę do doktora, dostaję leki i mam nadzieję, że się to poprawi. No i to jest pytanie, prawda, ile tu jest sprawczości, ile tu jest odpowiedzialności, ile tu jest własnych decyzji, a etykietki się przydają. Więc psychiatria bywa czasami nadużywana do tego. Nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy cierpią na ADHD, nie cierpią. Tylko chcę zwrócić uwagę, że ze słowami psychiatrycznymi się różne rzeczy robi. Łącznie z tym, że do polityki bywają używane te słowa. Na przykład jak się komuś się proponuje, że poszedł do specjalisty, no to nie dlatego, żeby się go wysyłał do kardiologa, tylko wiadomo, do kogo się go wysyła. Innymi słowy, go takim krótkim stwierdzeniem unieważnia. Mhm. I obraża. Psychiatra bywa używał. I obraża, tak. Obraża. Próbuje obrazić. Próbuje. No, ale boli, tak. Mhm. Może boleć. Do pana się zgłaszały osoby z ADHD? Jeżeli się zgłaszały, to nie dlatego, że mówię, dzień dobry, mam ADHD, proszę mi pomóc, tylko że w czasie pracy okazywało się, że tam może być taki element i mnie do pracy z tymi osobami nie było potrzebne, ta nazwa nie była potrzebna. Mhm. Nie kwestionuję istnienia tego, że nie kwestionuję sensu tego, tej tak zwanej jednostki chorobowej. Ale przy pracy terapeutycznej bardziej mnie ciekawi nie nazwa, tylko problem głębszy. Mhm. I wtedy się może okazywać na przykład, że to, co z jednej strony było określane jako ADHD, to można uznać właśnie, że to jest jakiś nierozwiązany problem z przeszłości, albo jakieś bieżące cierpienie, albo jakaś bezradność, która powoduje, że wiele rzeczy się dzieje trudnych w życiu tego człowieka i on nie potrafi sobie inaczej poradzić niż nad aktywnością. Nad aktywnością, albo takim byciem rozbieganym umysłowo. Tak. Mhm. Tym bardziej, że nie ma leku z tego, co słyszałem na ADHD. To są leki takie wspierające niektóre aspekty psychiczne. Natomiast nie ma, że to jest lek na ADHD. Tak, dlatego lepiej sprawdzić pod spodem, co się dzieje, niż szukać placebo albo czegoś, co może być nocebo. A to jest akurat ciekawe. Zdarzyło się panu przepisywać placebo? Stricte mając świadomość, że przepisuje pan placebo, bo nie do końca pan wie, co zrobić, a może to pomóc realnie? Nie, chyba nie. Natomiast... Czy to jest niebezpieczne pytanie zadając podczas podcastu? Nie. Nie czuję tu niebezpieczeństwa, a raczej zaciekawiło mnie to. Tak, żebym przepisywał, nazwijmy to z taką intencją, ten lek nie... Wiem, że ten lek nie pomoże, ale...
pacjent chce, no to mu przepiszę. I jest szansa, jak mnie przekona, jeśli mnie przekona do sensu tego leku, ale tak, żebym na przykład zapisał witaminę C, w cudzysłowie, takie małe, białe, a dobrze działa, to takich trików nie stosuję. A jeszcze w takim razie chciałbym pana zapytać o pana plany na przyszłość. Co pan planuje niedługo? Jakiś, z tego, co pan mówił, to pracuje pan nad książką? Coś jeszcze się dzieje? No, zwróciło się do mnie, to ciekawa historia. Dawno, dawno temu razem z koleżanką napisaliśmy i kolegą napisaliśmy taką książkę Możesz pomóc, która jest dla rodzin pacjentów chorujących na schizofrenię. I wydawnictwo, które tę książkę wydało chyba 30 lat temu, zauważyła, że ten nakład się wyczerpał, a poza tym się mnóstwo psychiatrii zmieniło. Więc my siądziemy i będziemy pisać nową wersję tego. No z takim chyba upodobaniem, dlatego że ten postęp, zależność zarówno w farmakoterapii, jak i w tych oddziaływaniach psychoterapeutycznych jest w odniesieniu do choroby zwanej schizofrenią bardzo wyraźny i dalej rodzice czy rodziny potrzebują pomocy. A druga sprawa, która mnie... To są na razie plany, wiadomo, kiedy ona ma wyjść, jest już jakieś terminy? Czy na plany, razie... no myślę, że to będzie jesień. Aha, czyli to już niedługo. Tak, tak, bo książka jest, tylko ona musi być unowocześniona. Czyli dodane po prostu jakieś aspekty, które się zmieniły na przestrzeni czasu. Tak, tak. No zobaczymy. Czyli część druga po prostu. Wydanie, to będzie już chyba trzecie wydanie poprawione. Okej. Okay. Tak. A druga sprawa to chciałbym, żeby powstało coś, co bym nazwał takim... Kiedyś powstał taki zbiór moich siedem przykazań dla rodziny. Mhm. A ja bym chciał zrobić siedem przykazań dla obywatela. I coś analogicznego właśnie przez tą firmę, która... I zalecał pan by mi, żebym to przestudiował. Właściwie, że tam będzie coś takiego, co by mogło się przydać. Chciałbym, żeby to się przydało w ogóle. Bo ja wierzę, że jeszcze nie wiem, jak się to będzie nazywało. Mhm. Choć na razie tytuł roboczy mam taki, że osoby nie są osobno. Nie wiem, czy to jest, czy to nośne. Czy jesteśmy społeczeństwem, właśnie, które ma na siebie wpływ i to nie jest tak, że ja mogę być jednostką i jednak muszę iść do sklepu, kupić coś od kogoś, zepsuje mi się samochód, pójdę do urzędu, cały czas mam wpływ. Tak, tak. I żeby rozumieć to, co się dzieje między ja a my, to chciałbym na ten temat rozgadać. Nie jestem pewien, czy ten tytuł jest chwytliwy, będę jeszcze... Jeszcze raz, jak... Osoby nie są osobno. Osoby nie są osobno. Albo osoba nie jest osobno. Ostatnio słyszałem, że jeśli tytuł zmusza widzę do zastanowienia się, to nie jest dobrze. Niedobrze, tak? Bo będzie takie, okej, okay, tu mam prosty tytuł, który kumam, a tu mam tytuł, którego nie kumam, biorę ten, który kumam, bo tamten jest... A to tak, w takim razie będę szukał innego tytułu. No bo tą decyzję się podejmuje po ułamku sekundy. Tak, właśnie, wiem. Zmartwił mnie pan, bo byłem zadowolony z tego tytułu, nie, ale to... Ale być może jest dobry i ja się nie znam, to też tak może być. Będę szukał prostszego. Na przykład siedem przykazań obywatelskich, to już jest lepsze? Do mnie by nie przemówił, ale ja jestem specyficzną osobą. No to będę szukał dalej. Mhm. Mogę panu pomóc, ja ostatnio sporo pracuję. Obywatelu zmartwychwstaj. Teraz sobie żartuję, ale coś znajdziemy. Mogę panu pomóc, bo ja dużo tytułów testuję, więc mniej więcej wiem, w jaki sposób ludzie reagują na określone słowa, i określone struktury słów, co jest dla mnie bardzo ciekawe. No więc... tak, mnie to też ciekawi. Lubię namyślać się nad słowami. Mhm. I to jest niesamowite, jak jedno słowo potrafi zmienić odbiór jednego zdania. Tak. Jedno zdanie znaczące dokładnie to samo. Zmienia się jedno słowo i odbiór jest zupełnie inny. Tak, mnie to też owszem ciekawi. Bardzo panu dziękuję. To była super interesująca rozmowa i jednocześnie
Jestem zaskoczony, ile ma pan w sobie, to już pan mówiłem w windzie, pokory. Bo to ja się czułem tutaj rozmawiając, jakbym rozmawiał z kumplem, a jednocześnie jest pan super doświadczoną, wykształconą osobą piszącą książki i jakby w żaden sposób nie czułem takiej dysproporcji tego, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, którą czasami odczuwam. I nie wiem, czy tak właściwie, co pan o tym myśli. Jestem ciekawy, czy to nie jest, czy nie myśli pan, że dając tyle przestrzeni drugiej osobie, troszeczkę pan ujmuje sobie jako ekspertowi? Nie, troszeczkę sobie dodaję jako człowiekowi. Super odpowiedź. To mi się podoba. Dziękuję, bardzo mi było miło. Bardzo było mi miło też. Dziękuję. Również. Siemanko, od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.